Zapraszam wszystkich Państwa radnych do logowania się. Szanowni Państwo, przed oficjalnym otwarciem 38. sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, jak zwykle sprawdzimy, czy mamy kworum. Będę wyczytywała wszystkich Państwa radnych imiennie. Proszę o potwierdzenie obecności. Oczywiście ze względu na pandemię SARS-CoV-2, COVID-19, dzisiejsza sesja odbędzie się w trybie online, jak wszystkie nasze sesje ostatnie. Proszę bardzo, pan marszałek Piotr Adamczyk. Witam Państwa, jestem obecny. Pani radna Alicja Antczak. Jestem obecna. Pan radny Artur Bagieński. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pan radny Paweł Bliźniuk. Dzień dobry, jestem obecny. Dobry. Pan radny Marcin Bugajski. Dzień dobry, jestem obecny. Dobry. Pan radny Andrzej Chowicz. Dzień dobry, obecny. Pan radny Janusz Ciesielski. Może jakieś problemy z logowaniem, to wrócimy po odczytaniu całej listy obecności. Pan radny Paweł Drążczyk. Pan radny zgłaszał chyba jakieś problemy z logowaniem, tak? Zaloguje się pan radny w trakcie sesji. Dobrze. Pani radna Beata Druszcz. Pani radna Beata Druszcz. Dzień dobry. Jestem obecna. Dziękuję bardzo. Pan radny Włodzimierz Fisiak. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Arkadiusz Gajewski. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Pan radny Edward Kiedos. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Iwona Koperska, obecna. Pan radny Paweł Kowalczyk. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Pani radna Iwona Lewandowska. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Zbigniew Linkowski. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Marek Mazur na czacie pisał, że jest obecny, widzę. Dzień dobry, panie radny. Pani radna Aneta Niedźwiecka. Witam Państwa, jestem obecna. Dziękuję. Pani radna Anna Rabiega. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Pan radny Dariusz Rogut. Dzień dobry, jestem, kłaniam się. Pani radna Halina Rosiak. Dzień dobry, obecna. Dzień dobry. Pani radna Dorota Ryl. Dzień dobry, jestem. Pani radna Katarzyna Sadowska. Dzień dobry, jestem obecna. Pani radna Marlena Sagan. Dzień dobry, jestem obecna. Dzień dobry. Pan radny Paweł Sałek. Dzień dobry, witam, jestem. Dzień dobry. Pan radny Witold Stępień. Jestem obecny. Pani radna Edyta Strumian. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Wędrowska. Jestem obecna. Pani radna Dorota Więckowska. Dzień dobry, jestem obecna. Pan radny Waldemar Wojciechowski. Witam Państwa, jestem obecny. Pani radna Jolanta Ziembak-Zik. Dzień dobry, jestem obecna. Dzień dobry. Pan marszałek Zbigniew Zięba. Dzień dobry, pozdrowienia dla wszystkich. Dzień dobry. Ale jest pan obecny, tak? Pani radna Bożena Ziemniewicz. Dzień dobry, obecna. Dzień dobry. Ilu Państwa radnych uczestniczy? Jest dobrze. Pan radny Ciesielski potwierdził obecność. Szanowni Państwo, w dzisiejszych obradach uczestniczy 33 radnych, czyli pełny skład sejmiku. Otwieram 38. sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego. Szanowni Państwo, w punkcie drugim wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę bardzo, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący klubu, pan radny Waldemar Wojciechowski. Zgłaszam panią Dorotę Więckowską. Dziękuję bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę? Słychać było? W imieniu klubu Koalicja Obywatelska, przewodniczący klubu, pan radny Marcin Bugajski. Dziękuję pani przewodnicząca. Zgłaszam panią radną Katarzynę Sadowską. Dziękuję bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. W imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe,
Przewodniczący klubu pan Marek Mazur, właśnie na czasie pan przewodniczący zgłosił pana radnego Andrzeja Chobisa. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołów obrad z 35., 36. i 37. sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zgodnie z naszym regulaminem do momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynęły żadne uwagi co do przedstawionych państwu radnym protokołów. W związku z tym protokoły uważam za przyjęte. Przechodzimy do punktu czwartego, to jest przyjęcie porządku obrad. Szanowni Państwo, zwracam się z wnioskiem formalnym o poszerzenie porządku obrad w punkcie 6.1 dotyczącym aktualnej informacji o stanie służb ochrony zdrowia w związku z COVID-19 w województwie łódzkim. Czy są jeszcze jakieś propozycje zmian co do porządku obrad? Nie widzę. Przegłosujemy zatem wniosek formalny zgłoszony przeze mnie. Za chwilkę pan będzie miał tą wersję z zeszłego roku. Panie skarbniku, proszę wyłączyć mikrofon. Już ktoś biegnie. To sekretariatu. Mikrofon wyłączyć. Ale że do nas biegnie, panie skarbniku? Jedyne, co się zmienia, to po ustaleniach. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan marszałek Piotr Adamczyk. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Alicja Antczak. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Artur Bagieński. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paweł Bliźniuk. Jestem za. Pan radny Marcin Bugajski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chobis. Jestem za. Pan radny Janusz Ciesielski. Jestem za. Pan radny Paweł Drążczyk. Ktoś pan radny ma dzisiaj problemy z internetem. To poczekamy. Dobrze. Pani radna Beata Druszcz. Jestem za. Pan radny Włodzimierz Fisiak. Jestem za. Pan radny Arkadiusz Gajewski. Jestem za. Pan radny Edward Kiedos. Za. Poperska Iwona za. Pan radny Paweł Kowalczyk. Jestem za. Pani radna Iwona Lewandowska. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Zbigniew Linkowski. Pan radny Zbigniew Linkowski, pan przewodniczący. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Mazur, pan przewodniczący, napisał na czacie, że jest za. Pani radna Aneta Niedźwiecka. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Anna Rabiega. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Dariusz Rogut. Jestem za. Pani radna Halina Rosiak. Jestem za. Pani radna Dorota Ryl. Jestem za. Pani radna Katarzyna Sadowska. Jestem za. Pani radna Marlena Sagan. Jestem za. Pan radny Paweł Sałek. Jestem za. Pan radny Witold Stępień. Jestem za. Pani radna Edyta Strumian. Jestem za. Pani radna Ewa Wędrowska. Jestem za. Pani radna Dorota Więckowska. Jestem za. Pan radny Waldemar Wojciechowski. Jestem za. Pani radna Jolanta Ziembak-Zik. Jestem za. Dziękuję. Pan radny, pan marszałek Zbigniew Zięba. Za. I pani radna Bożena Ziemniewicz. Również za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad poparło 32 radnych. Zatem w punkcie 6.1 będziemy mieć i aktualną informację o stanie służb ochrony zdrowia w związku z COVID-19 w województwie łódzkim. Szanowni Państwo radni, przechodzimy do punktu 5, to jest dyskusja nad projektami uchwał. I tak w punkcie 5.1 mamy projekt uchwały w sprawie przyznania... Panie skarbniku, bardzo proszę wyłączyć mikrofon. Panie skarbniku, my dopiero zaczęliśmy. W punkcie 5.1 mamy projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Nauki, Kultury i Sportu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję bardzo. W punkcie 5.2 mamy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na rok 2021 w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach RPO
województwa łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach RPO województwa łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa łódzkiego na 2021 rok. Projekt uchwały zawarty w druku 5.2 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Regionalnego, Gospodarki, Bezpieczeństwa, Nauki, Kultury i Sportu, Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Marcin Budajski. Serdecznie dziękuję, pani przewodnicząca, panie marszałku, Wysoki Sejmiku. Ten projekt uchwały jest z kategorii tych czyszczących, które zbliżają się zwykle pod koniec roku budżetowego i one pozwalają ocenić to, w jaki sposób jest realizowany budżet województwa. W tym przypadku, jeśli chodzi o te działania, które leżą w kompetencji samorządu województwa, za które on odpowiada i za które może z jednej strony się chwalić, a z drugiej strony się wstydzić, niewątpliwie największym ruchem jest kolejny raz niewykonanie ponad 17 milionów złotych ze sprzedaży nieruchomości, tego przychodu ze sprzedaży nieruchomości. To jest o tyle dziwne, szanowni państwo, że w tych czasach, kiedy patrzy się na rynek nieruchomości, to w zasadzie wszystko idzie, bo wszyscy uciekają z gotówki, uciekają przed inflacją, starają się inwestować w nieruchomości. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało, że udało się państwu nie wykonać 17 milionów złotych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w roku hossy na tymże rynku. Chciałbym również, ponieważ nie jestem członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego, a pojawiają się drobne pieniądze na programy kolejowe, spytać na kanwie interpelacji, którą składałem, ona dotyczy właśnie połączeń kolejowych, czyli aby możliwości, aby zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców stworzyć bezpośrednie połączenia kolejowe między Łodzią, Kutnem a Toruniem, bo wiem, zdaję sobie sprawę po odpowiedzi na swoją interpelację, że w chwili obecnej to połączenie jest do Wrocławka i potem trzeba się przesiąść, ale w przeszłości były już połączenia bezpośrednio do Torunia i do końca nie rozumiem, dlaczego nie mogą one dalej trwać, zwłaszcza, że jak już powiedziałem, na północy naszego regionu jest na to zapotrzebowanie. Zapewniam, że nigdy jeszcze nie miałem tylu zainteresowanych siatką połączeń kolejowych jak ostatnimi czasy, właśnie jeśli chodzi o to połączenie. Wiem, że Państwo radni będą zabierali jeszcze głos w tej sprawie, w związku z tym nie będę w tym momencie mówił o tych kilku jeszcze rzeczach, które są z mojego punktu widzenia mocno dyskusyjne, ale rezerwuję sobie prawo do drugiego głosu w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłosił się pan radny Arkadiusz Gajewski. Panie radny, zanim udzielę panu głosu, pragnę przypomnieć panu radnemu Marcinowi Bugajskiemu, że nie musi sobie rezerwować w ogóle żadnego głosu, bo zgodnie z regulaminem ma prawo w każdym punkcie zabrać głos dwa razy z określonym czasem itd., itd. oraz jedno ad vocem, panie radny. Proszę bardzo, pan radny Arkadiusz Gajewski. Dzień dobry. Chciałbym wejść w wątek dotyczący zwiększenia wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych. Popularnie nazywamy to wpływy z CIT, ponieważ na komisji wcześniejszej wiele pytań nie znalazło odpowiedzi, to chciałem zapytać, czy w międzyczasie jakaś wiedza została uzupełniona. Te pytania brzmiały i brzmią w ten sposób. Czy mamy wiedzę na temat poziomu inwestycji w regionie u naszych przedsiębiorców, bo krajowym posiadamy. Wiemy, że na przykład Narodowa Strategia pana premiera Morawieckiego przewidywała w latach 20-22 ten poziom 20 kilka procent, w kraju jest to 14-18, zależy od regionu i sektora. Drugie pytanie jest takie, czy znamy głównych płatników CIT z terenu naszego województwa? Czy ten wzrost skądinąd dość dobrze rokujący sam w sobie? Natomiast właśnie bez badania głębiej, skąd pochodzi i jakie są, że tak powiem, powiązane z nim zjawiska, niewiele nam mówi ten wzrost. Dlatego chciałem się dowiedzieć, czy mamy wiedzę o tym, jacy najwięksi podatnicy wpłacają podatek dochodowy od osób prawnych w województwie?
I czy za tym też wiedzę, czy to jest wpływ na przykład tylko z PGE, z gwałtownego wzrostu zysków PGE, czy też innych dużych firm lokalnych, czy też z małego, średniego przedsiębiorcy, który prowadzi malutką spółkę z o.o. na przykład. Gdzieś tam w takim moim Tomaszowie, czy dalej sięgając w Pabianicach, innych miastach regionu. I właściwie na razie to tyle tych pytań. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Iwona Lewandowska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, państwo radni. Nawiązując do przebiegu dyskusji, jaka miała miejsce na Komisji Zdrowia, ja chciałabym poruszyć tutaj niezwykle ważną sprawę związaną ze spadkiem z dofinansowania Centrum Rehabilitacji i Psychoterapii związanych z COVID w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Proszę państwa, to jest niezwykle ważna inwestycja. Truizmem będzie głoszenie tutaj informacji państwu na temat sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży i z tego, że ta sprawa jest niezmiernie ważna w każdym województwie, jak i w naszym, pogłębiona jeszcze o sytuację covidową. Proszę państwa, w związku z realizacją tego zadania, mianowicie powstania właśnie Centrum Rehabilitacji i Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży, która to kwota została określona na 5 milionów złotych, a wkład własny województwa na 650. Pani dyrektor szpitala psychiatrycznego złożyła zgodnie z regulaminem plan i, że tak powiem, w tym zakresie, który to plan został złożony w terminie do końca kwietnia. Informacja w tej sprawie i umowa przyszła w październiku. Czyli zdajemy sobie od razu sprawę, że ta umowa po prostu jest niemożliwa do realizacji. Ja chciałabym uzyskać do końca roku, bo tak są dedykowane pieniądze covidowe, że muszą być wydane z budżetu do końca roku. Ja chciałabym uzyskać od państwa zapewnienie tego, że będziecie państwo podejmowali wszelkie działania w Ministerstwie Zdrowia po to, aby nastąpiło przerzucenie tych wydatków do końca, a przynajmniej do listopada przyszłego roku, tak, aby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana na terenie województwa. Chciałabym zauważyć również, że kwota 650 tysięcy po naszej stronie i w ogóle tych 5 milionów już dzisiaj jest w sposób rażąco niedoszacowana, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę ze znaczącego wzrostu cen w zakresie artykułów budowlanych, energii elektrycznej, paliwa, a poza tym, co za tym idzie, środków transportu i generalnie inflacji w każdym zakresie, co przekłada się również na wzrost wartości tej inwestycji. Wobec tego będzie potrzeba zdecydowanie więcej pieniędzy niż te 650 tysięcy złotych po to, aby ona została zrealizowana. Ja chcę przedstawić dzisiaj sytuację szpitala psychiatrycznego, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. A jest to problem naprawdę gorący, palący i dla nas dorosłych niezwykle ważny. Proszę państwa, szpital psychiatryczny w Łodzi ma tak zwanych łóżek młodzieżowych 17, z czego dzisiaj na tych 17 łóżkach, czyli w warunkach urągających godności, po różnych dostawkach w tych samych salach przebywa 28 młodych ludzi, a już wiadomo, że te 35 łóżek jest konieczne. Poprosiłabym również tutaj państwa, panów marszałków o to, aby poparli starania dyrekcji szpitala psychiatrycznego w rozmowach z wojewodą o zwiększenie tych łóżek do 35. A więc w tej chwili tak naprawdę mówię o dwóch sprawach. Jedna o tej inwestycji związanej z Centrum Rehabilitacji i Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży, a przy tej okazji również o to, aby wesprzeć działania w kierunku, że tak powiem, rozwoju psychiatrii dzieci i młodzieży i wzrostu ilości łóżek w szpitalu. Proszę państwa, wracając jeszcze do centrum, naprawdę oczekuję w tej chwili deklaracji i informacji, jakiego rodzaju działania
podjęliście Państwo, aby te środki zostały przerzucone na następny rok i można było zrealizować ten plan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, o głos prosiła Pani Radna Edyta Strumian. Proszę bardzo, Pani Radna. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, ja chciałam nawiązać do dyskusji, która była na Komisji Zdrowia, a dotyczyła zmniejszenia w zadaniu Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów o kwotę 168 tysięcy złotych. I motywacja tego zmniejszenia to jest w związku z niższymi niż planowano wydatkami przeznaczonymi na pokrycie kosztów wynagradzania dla specjalistów obsługujących telefon wsparcia dla seniorów, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych oraz funkcjonowania przedmiotowego telefonu. Podczas tej dyskusji naszej pani dyrektor poinformowała radnych, że z wojewódzkiego telefonu wsparcia dla seniorów korzystało 200 seniorów w okresie 4 miesięcy. W odniesieniu do całego województwa to bardzo mała liczba osób. I teraz moje pytanie, czy w związku z tak małą liczbą seniorów korzystających z wsparcia telefonicznego nie za wczesne jest przesuwanie środków na tym odnośnie tego zadania i czy nie warto byłoby się pochylić nad promocją i tą promocję dalej prowadzić? Mamy jeszcze 2 miesiące do końca roku i można te środki wydatkować właśnie na dotarcie jeszcze głębsze do seniorów, na promocję właśnie w kierunku zainteresowania naszych seniorów takim wsparciem telefonicznym. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Tak, Pani Przewodnicząca. Pani Radna Anna Rabiega. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja chciałabym zadać jedno pytanie, które dotyczy, zapewne już kilkakrotnie pytałam, ale monitoruję realizację projektu TUM-u i nie doszukałam się tam dokładnych danych dotyczących realizacji tego projektu i z tego co pamiętam, to powinno być to zamknięte już jesienią. Czy to jest, będzie, Państwo planują zamknięcie tego projektu w tym roku, a jeżeli nie, to czy przesuniemy środki na przyszły rok? Być może przeoczyłam, ale to proszę wybaczyć, prosiłabym o wyjaśnienie. I jeszcze jedno, myśmy podczas posiedzenia Komisji Nauki dyskutowali nad tym, że zostały zwiększone wydatki na te centra, które niedawno zostały utworzone, ponieważ Pani Radna Lewandowska wystąpiła już z prośbą o przesłanie pisemnej, szczegółowej informacji. Ja tylko dodam jeszcze prośbę, żeby szczegółowo było podane, w których szkołach i jakie etaty zostały zwiększone. I to, jeśli może być tak, to serdecznie proszę, my podzielimy się tą informacją z Panią Lewandowską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Dobrze, Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź na pytania Państwa radnych w kolejności. Pan Skarbnik Województwa Łódzkiego, Pan Michał Miazek, Pan Dyrektor Janowicz, Pan Dyrektor Jóźwiak, Pan Prezes Janusz Malinowski, Pani Dyrektor Magdalena Ambrozik, Pani Dyrektor Katarzyna Maciołek i Pan Dyrektor Artur Michalak. Będę Państwa oczywiście w kolejności prosiła o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa radnych. Proszę bardzo, Skarbnik Województwa Łódzkiego, Pan Michał Miazek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o głównych podatników podatku CIT w naszym województwie, może przedstawię taką listę przynajmniej tych pierwszych, ponieważ ich jest bardzo dużo. Największymi podatnikami jest mBank, grupa kapitałowa PGE, Bank Pekao S.A., Pekao BP, Rossmann, grupa kapitałowa PZU, Polkomtel, Jerinimo Martins i powiedzmy, że pierwszą dziesiątkę zamyka Whirlpool Company Polska. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie najświeższe dane, one będą mogły być przedstawione Państwu
po przedstawieniu czy po otrzymaniu sprawozdania dotyczącego wpłat z tego tytułu dla naszego samorządu województwa i to będzie możliwe myślę na początku przyszłego roku. Jeżeli chodzi o inwestycje firm funkcjonujących na terenie naszego województwa, no niestety ja nie posiadam takich informacji, przynajmniej w chwili obecnej. Wydaje mi się, że to jeżeli chodzi o pytania do mnie, to tyle. Myślę, że to na pozostałe pytanie powinni odpowiedzieć poszczególni dyrektorzy. Dziękuję bardzo, panie skarbniku. Proszę bardzo, pan radny Arkadiusz Gajewski. Proszę bardzo, panie radny. Ja o te inwestycje pytałem, ponieważ zastanawiam się cały czas właśnie jakieś źródło tych zwiększonych, skąd to dobre, tych wpływów z CIT-u. Dziękuję za tą listę, bo rzeczywiście na komisji nie było tej wiedzy, a to już dużo mówi. Bardzo dziękuję za sprawność, panie skarbniku, tutaj, że to sporo mi pokazuje jakby obraz sytuacji. Ale jeszcze jedno pytanie uzupełniające. Czy pana zdaniem i w jakim zakresie te ogromne środki, które przelaliśmy w kraju dla naszych przedsiębiorców z poszczególnych tarcz z PFR-u, czy one pana zdaniem wpływają tutaj na ten podatek dochodowy i na te wpływy z CIT-u? Bo tam by jeszcze można wymieniać wiele różnych okoliczności od objęcia CIT-em w tym roku spółek jawnych i komandytowych, czy wiele innych. Zjawisko jest rzeczywiście też ogólnokrajowe, ale w Łódzkiem jest ponad średnią. Stąd moja głęboka ciekawość i wątpliwości, co tu się rzeczywiście dzieje. I gdybyśmy mogli, gdyby mógłby pan przybliżyć, jak pan to widzi właśnie pod kątem tej gospodarki na sterydach, jaką mamy, które z jednej strony zwalczają epidemię, a z drugiej strony no, wpłynęły potężnie do firm, szczególnie tych bardziej rozwiniętych, które są opodatkowane CIT-em. Jeżeli mogę, panie przewodniczący. Panie skarbniku, za chwileczkę jeszcze pani radna Bożena Ziemniewicz. Proszę bardzo, pani radna. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja właściwie w kwestiach poruszonych przed chwilą przez pana Gajewskiego i wcześniej przez pana skarbnika. Rzeczywiście chyba w naszym województwie wyjątkowo dobrze działa wprowadzony system. Może nie tyle uszczelniania przepisów systemu podatkowego, co po prostu wzrasta liczba ciężarów, jakie ponoszą osoby prawne. Bo z jednej strony wprowadzane są nowe podatki, na przykład podatek od nieruchomości komercyjnych, czy też na przykład podatek od przenoszonego za granicę majątku. A z drugiej strony zabiera się przedsiębiorcom możliwość obniżania wysokości należnego podatku CIT poprzez cięcia, takie jak na przykład ograniczenia w odliczeniach z tytułu umów leasingowych, albo na przykład wprowadzenie limitów kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. To powiązanie podmiotów zresztą znakomicie jest wykorzystywane przy wprowadzaniu, przy zabieraniu możliwości korzystania z pomocy publicznej czy pomocy de minimis w bardzo wielu przypadkach. Czyli po prostu przedsiębiorcom w tej chwili odbiera się możliwość optymalizacji, amortyzacji swojej działalności, amortyzacji w takiej wziętej w cudzysłów. No i właściwie to zjawisko podnoszenia się CIT-u jest rzeczywiście, to jest trend, to nie jest tylko w tym roku, to jest trend już dłużej trwający. Ale faktycznie ciekawe jest to, że w województwie łódzkim działa to bardziej niż w kraju. Oczywiście mam świadomość tego, że więcej dochodów działa na naszą korzyść. Boję się tylko, że jednocześnie będzie to większy wzrost kosztów, bo nic się nie dzieje bez skutków i bez przyczyn, tak? No, większe przychody zapewne będą skutkowały większymi kosztami, a generalnie większy CIT i to wszystko, co się dzieje, jest wywoływane taką rozbuchaną konsumpcją. Cieszę się, że mieszkańcy województwa łódzkiego mogą sobie pozwolić na kupowanie aż tylu rzeczy, by nasze przedsiębiorstwa płaciły większy CIT. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, poproszę o odpowiedź na pytania pana skarbnika. Proszę bardzo, skarbnik województwa, pan Michał Miazek. Tak, szanowni państwo, w zasadzie w pytaniu pana radnego Gajskiego już tkwi po części odpowiedź, bo niewątpliwie te programy pomocowe, osłonowe, z którymi mieliśmy w szczególności w zeszłym roku do czynienia, one niewątpliwie wpłynęły na
realizację czy też na to, że nasza gospodarka nie zahamowała aż w takim stopniu w zeszłym roku, jakiego byśmy mogli się spodziewać, na jaki wskazywali publicyści. Pomiędzy pierwsze artykuły gdzieś z okolicy kwietnia wskazywały, że nasza gospodarka skurczy się o 20%. Natomiast ja już zauważam, że takie odbicie mniej więcej od połowy zeszłego roku, że ta taka dosyć krytyczna sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w kwietniu, mniej więcej od maja, czerwca zeszłego roku zdecydowanie zaczęła się poprawiać. I niewątpliwie te programy, to już powtarzam się, miały pozytywny wpływ na sytuację naszych przedsiębiorców. I co też mogą potwierdzić, myślę, tutaj kierownicy czy dyrektorzy naszych jednostek, czy pana dyrektora WUP-u, który tutaj myślę, że już kwotami miliardowymi obraca, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, czy też pomoc skierowaną, czy transferowaną przez nasze Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Niewątpliwie również te nasze instytucje, nasze podmioty przyczyniły się również do tego, że kryzys, z którym mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia, nie dotknął nas tak, jak mógł to zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pan dyrektor Kamil Jeziorski. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Ja, panie radny, bardzo lubię takie roczniki, które produkuję, które korzystam z danych GUS-u i sobie pozwoliłem porównać dane z GUS-u, z biuletynu statystycznego i wziąłem sobie wrzesień 2015 roku i wrzesień 2021 roku. I tak inflacja wzrosła o 14,5% między wrześniem 2015 i wrześniem 2021 roku. Bezrobocie spadło o 39%, zatrudnienie wzrosło o 13%, aktywność zawodowa wzrosła o 7%, wynagrodzenia wzrosły o 44%, dochód rozporządzalny wzrósł o 45%, renta socjalna wzrosła o 83%, emerytury o 33,4%, a eksport o 82,5%. I jest taki komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w sierpniu 2021 roku z 28 września. Tutaj mam taki, gdzie wszystkie dane są i zachęcam. Mamy w województwie łódzkim, panie radny, teraz dokładnie 266 tysięcy podmiotów, które płacą CIT gospodarczy, w tym 200 tysięcy działalności gospodarczych, a spółki komandytowe, o których pan mówił, to w całej Polsce to jest 40 tysięcy spółek komandytowych. Natomiast w województwie łódzkim spółki komandytowe to spółki w ogóle to 33 tysiące spółek prawa handlowego, ponieważ 30 tysięcy podmiotów obecnie jest zawieszonych. Mamy 266 tysięcy podmiotów, 200 tysięcy to jednoosobowe działalności gospodarcze, 30 tysięcy to spółki i 30 tysięcy jest zawieszonych. I tak na przykład czytamy, że rok do roku, na przykład, jeżeli mówimy o wzroście, już nie chcę się zagłębiać w takie szczegółowe dane, natomiast powiem, że niewątpliwie nie wiemy, co to jest kryzys, ponieważ, szanowni państwo, przeszliśmy przez ten cały kryzys pandemiczny z niewielkim wzrostem bezrobocia. Ono dzisiaj spada cały czas. Jeżeli mówimy o bezrobociu, to jest na poziomie 63 tysięcy. Cały czas wzrasta wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw i zatrudnienie. Ja powiem tylko, że najwyższe wynagrodzenie jest w takim dziale informacja i komunikacja i ono wynosi 9300 zł, a najniższe w zakwaterowaniu i gastronomii i to jest 3400. Jest taka duża rozpiętość. Średnia dla województwa to jest 5400, ale dziękuję. Nie będę już tak więcej takich szczegółowych danych przekazywał, bo państwo mają sesję. Zapraszam, chętnie udzielę może na komisjach więcej informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę bardzo, pan dyrektor Rafał Jóźwiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi na pytania, gdyby jeszcze były jakieś potrzebne szczegółowe
informacje będziemy dopytywać poszczególnych Państwa dyrektorów. Proszę bardzo, dyrektor infrastruktury, pan Rekowicz. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Odnośnie pytania Pana Radnego Bugajskiego dotyczącego kursowania pociągów na odcinku Łódź-Kaliska, Kutno-Włocławek i dalej w kierunku Torunia. Najważniejsza informacja, która jest w naszym posiadaniu, to że od 12 grudnia przywracane jest kursowanie na linii numer 16, a więc jest to linia łącząca Łódź-Kaliską przez Zgierz do Kutna i dalej w kierunku północnym. A więc po kilku latach modernizacji tej linii, linia będzie drożna, nie będzie już komunikacji zastępczej, która na tej linii w ostatnim czasie od Zgierza w kierunku Kutna była realizowana na zlecenie ŁKA jako właśnie komunikacja zastępcza. Natomiast co będzie się działo po 12 grudnia? Otóż między Łodzią Kaliską, Zgierzem a Kutnem będzie kursować Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Planowana liczba pociągów to 10 par. Z Łodzi Kaliskiej przez Kutno do Włocławka planowane są dwie pary. I jeszcze wiemy od naszego odpowiednika naszego Departamentu Infrastruktury w Kujawsko-Pomorskim, że planowane są cztery pary połączeń z Włocławka do Kutna. A więc uzyskamy taki efekt dzięki współpracy, że podróżni, którzy zakończą swoją podróż w Kutnie, będą mogli przesiąść się na pociągi kujawsko-pomorskiego, kontynuować podróż lub korzystać z naszych dwóch par Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która będzie zmierzała do Włocławka. Natomiast co do kolejnego pytania, które dotyczy Departamentu Infrastruktury oraz Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, a które dotyczy kwestii, no, w ocenie Pana Radnego, niewystarczającego wykonania sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości na kwotę ponad 17 milionów złotych. Trzeba powiedzieć, że no niestety HOSSA nie dotyczy rynku nieruchomości mało atrakcyjnych. A musimy mieć świadomość, że w zarządzaniu Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego takie nieruchomości, które no, są nieużytkowane przez Województwo Łódzkie, często stoją jako pustostany już od kilku lat nawet, albo nawet i dłużej, one nie wzbudzają takiego zainteresowania na rynku. Mimo to Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego takie sukcesy w tym roku osiągnął. A więc można tutaj wymienić Barlickiego 32A w Tomaszowie Mazowieckim. Spodziewamy się również wpływów, tak jak tutaj w uzasadnieniu do uchwały jest podane, z Piotrkowa Trybunalskiego POW 3 oraz Chojne, ulica Piaskowa 12. Jeżeli można powiedzieć jeszcze dwa słowa dodatkowo, to zwróćmy uwagę, że wśród nieruchomości planowanych do zbycia, które mogłyby stanowić teoretycznie rzecz biorąc tą kwotę, która była planowana, a więc no kilkunastu milionów złotych, no mamy takie nieruchomości jak Mierzyn 64A, czyli to jest dawna wodomistrzówka. To jest specyficznie położone zabudowania, niestety nieatrakcyjnie położone zabudowania, no, które mimo zorganizowanych dwóch przetargów w ciągu ostatnich 6 miesięcy dwukrotnie zakończyły się przetargami negatywnymi. Tak samo jeśli chodzi o Gdańską 5 w Pabianicach, w październiku wynik negatywny. No są to stare budynki biurowe, stare garaże, no wymagające bardzo poważnych nakładów, poważnej rewitalizacji, a więc one nie podlegają tej hoście, jak można dzisiaj mówić na przykład o nowych, pięknych w stanie deweloperskim
lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łodzi, gdzie rzeczywiście jest duży popyt i kolejne budowy ruszają. No, no tutaj tych naszych budynków to niestety nie dotyczy. Następny, również wymagający poważnych nakładów, lokal przy Jeżowskiej 10 w Rawie Mazowieckiej. No też mamy 8 września ubiegłego roku wynik negatywny. No próbujemy kolejny raz podjąć się sprzedaży wraz z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego. I takich podobnych nieruchomości jest sporo. Niestety, no właśnie one nie podlegają tej hoście. One wymagają specyficznych nakładów, niestety dość wysokich i prawdopodobnie dlatego potencjalni kupcy bardzo mocno rozważają, czy nie lepiej kupić nieruchomość nową. Natomiast no, myślę, że ten rok, jeżeli tutaj powyżej kwot za jedną nieruchomość będzie kilkaset tysięcy złotych Zarząd Nieruchomości uzyskiwał, to należy na pewno to poczytać po stronie sukcesu, bo rzeczywiście są to nieruchomości często bardzo mocno zniszczone od wielu lat, będące pustostanami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim udzielę głosu pani dyrektor Magdalenie Amrozik, proszę bardzo pani radna Bożena Ziemniewicz. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja właściwie o tym miałam mówić w sprawach różnych wniesionych. Tak się składa, że dotyczy to tematu poruszanego przez mojego przedmówcę. Rzeczywiście zgłaszają się do nas ludzie w kwestiach połączeń i cieszę się, że w grudniu już ta sytuacja ulegnie zmianie. Zwrócono mi między innymi uwagę na to, że wydostanie się z Łodzi bezpośrednio w okolice Kutna czy jeszcze gdzieś dalej po godzinie 14 nie jest możliwe. Więc uprzejmie serdecznie proszę o zwrócenie uwagi na to, żeby też takie połączenie powrotne się znalazło. Jest potrzebne studentom, którzy dojeżdżają na zajęcia uczelniane, potem wracają tam, ale pewno też i nie tylko studentom. Druga grupa młodych ludzi to jest sprawa z wczorajszego dnia, więc nawet nie zdążyłam sprawdzić, jaki jest stan obecny. Wczoraj zwrócono mi uwagę na to, że miejsce w województwie, na którym nam powinno bardzo zależeć, ponieważ powinniśmy budować więzi z miejscowościami nieco bardziej odległymi od stolicy regionu, a mianowicie Wieruszów, nie ma żadnego bezpośredniego połączenia z Łodzią. I to nie tylko kolejowego, ale również autobusowego. Powiadam, nie sprawdziłam tego, nie miałam okazji sprawdzić, czy jest to rzeczywiście w 100% tak właśnie, ale gdybyście państwo, gdyby pan Jóźwiak zwrócił na to uwagę w swoich dalszych działaniach, to na pewno byłoby to z wielkim pożytkiem dla budowania więzi, a też i zatrzymywania młodych ludzi, którzy wybierają Wrocław jako miejsce swoich studiów, bo do Łodzi jest im po prostu za daleko, natomiast komunikacja do Wrocławia po prostu rozkwita, mają całe mnóstwo połączeń. Szkoda, bo tracimy potencjał intelektualny, który moglibyśmy zatrzymać w regionie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę, że zgłasza się jeszcze raz pan radny Arkadiusz Gajewski. Proszę bardzo, panie radny, rozumiem, że w trybie ad vocem. Panie radny, proszę włączyć mikrofon, bo ja pana nie słyszę. Nikt pana nie słyszy. No, jestem w punkcie 5.2, zmian budżetu, niekoniecznie ad vocem. To mogę mówić, czy nie? Dobrze, ja panu udzielę, panie radny, głosu, natomiast przypominam państwu o tym, że stosujemy się do zasad regulaminu. Proszę bardzo, pan radny Arkadiusz Gajewski. To już kończąc ten pakiet pytań właśnie budżetowych, po pierwsze chciałem zapytać jeszcze, jakie będzie zadłużenie po tych zmianach, bo w tym wszystkim gdzieś umknęła nam sprawa tych obligacji, które nie będą emitowane, tak? Więc chciałbym dowiedzieć się, jakie będzie zadłużenie po dzisiejszych zmianach. Druga sprawa, tam gdzieś pojawiła się kwota, jeżeli dobrze pamiętam, 1 600 000 odnośnie zmniejszania kosztów obsługi zadłużenia. To chciałbym też wiedzieć, z czego to dokładnie wynika. I trzecia drobna rzecz, czy zaplanowane w tym roku wykonanie podniesienia udziału w inwestycjach medycznych, czy zostało już wykonane, zrealizowane i czy tam jest 100% wykonania, czy to jeszcze czeka na realizację? Przypominam, podniesienie udziału w spółce z o inwestycje medyczne łódzkiego.
Te trzy pytania jeszcze, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Najpierw pani dyrektor Magdalena Amrozik, a później poprosimy pana skarbnika o udzielenie odpowiedzi na pytania panu radnemu Arkadiuszowi Gajewskiemu. Proszę bardzo, pani dyrektor Magdalena Amrozik. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo. Pytania w zakresie, postaram się odpowiedzieć na pytania w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Aktualnie prowadzimy równocześnie trzy bardzo duże projekty w zakresie rozwoju psychiatrii dzieci i młodzieży. Są to dwa projekty realizowane przez Szpital Psychiatryczny w Łodzi i jeden projekt realizowany przez Szpital Wojewódzki w Sieradzu, w strukturę którego wchodzi ośrodek psychiatryczny w Warcie. Projekty związane ten projekt, który jest prowadzony w Szpitalu Psychiatrycznym i w Szpitalu w Warcie, projekty związane ze wsparciem w zakresie, a w szczególności poprzez właśnie modernizację bądź utworzenie Centrum Rehabilitacji i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w związku z COVID. To dwa konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie na 31 podmiotów z terenu Polski dwa szpitale podległe samorządowi skutecznie pozyskały środki finansowe. Pierwszy to duży projekt na kwotę 5 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia oraz wkład własny beneficjenta w wysokości 800 tysięcy złotych dla Szpitala Psychiatrycznego, utworzenie Centrum Rehabilitacji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. I drugi to modernizacja oddziału psychiatrycznego też dzieci i młodzieży z szpitala w Warcie. Jeżeli chodzi o projekt Warty, tutaj podpisana jest umowa z wykonawcą. Trwają już roboty wyburzeniowe. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W związku z tym kwota, która jest wnioskowana na przeznaczenie w projekcie uchwały, pozwoli również na dołożenie jak gdyby wkładu własnego, tego, który jest ponad koszty związane z rozstrzygnięciem przetargu. Projekt ten, o który też pytała pani radna, na kwotę 5 milionów złotych szpitala psychiatrycznego, tutaj rzeczywiście pojawiły się problemy z wyłonieniem wykonawców. Dwa razy bezskutecznie ogłaszane postępowanie przetargowe niestety nie doprowadziło do oczekiwanego efektu. Nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z tym już w miesiącu wrześniu szpital złożył wniosek o uznanie kwoty z budżetu państwa jako wydatki niewygasające. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z ministerstwem. Trwają prace nad przesunięciem finansowania na rok 2022. W związku właśnie z tym, że budżet samorządu jest budżetem wydatków jednorocznych, to, żeby nie utracić tej kwoty, która jest przeznaczona na szpitale, na leczenie psychiatryczne, na ten obszar działania, bardzo istotny, jak wszyscy państwo dostrzegacie i jak to też w swoich wypowiedziach wyrażacie. Prosimy stąd o przesunięcie kwoty 400 tysięcy złotych na inny bardzo ważny projekt, który jest prowadzony przez Szpital Psychiatryczny, a więc utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Tutaj część kwoty tego projektu w wysokości przeszło do 2 milionów złotych. Jest to kwota, którą należy wykorzystać na wydatki majątkowe, przede wszystkim dostosowując do potrzeb budynek, który został przekazany przez samorząd województwa we władanie szpitala psychiatrycznego, właśnie po to, żeby stworzyć tam Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. I tutaj chwilkę, trochę jeszcze też o tej samej inwestycji chciałabym państwu opowiedzieć, chociażby po to, żeby zaznaczyć, że
wszystkie działania, które prowadzimy, są nastawione na to, aby psychiatria podążała w kierunku oczekiwanych zmian. I to zarówno w zakresie remontów oddziałów, jak i związana z reorganizacją w zakresie trójstopniowego modelu opieki nad dziećmi, opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą. W kwietniu ubiegłego roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkursy dotyczące powstania środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w wybranych terytorialnie obszarach. Celem samego konkursu było właśnie utworzenie oraz przetestowanie funkcjonowania środowiskowego centrum w takim modelu, który będzie związany zarówno z usługami medycznymi w zakresie hospitalizacji, ale też i wsparciem terapeutycznym, psychologicznym, społecznym, jak i profilaktyką. W lipcu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Szpitalem Psychiatrycznym w Łodzi a Województwem Łódzkim, który dotyczył współpracy i takiej też wszechstronnej pomocy w zakresie implementacji tego nowego modelu opieki psychiatrycznej. Szpital Psychiatryczny w Łodzi jako jedna z 7 placówek w Polsce uzyskała bardzo duże dofinansowanie. A więc tutaj i sam dobrze złożony wniosek, ale również starania zarządu, podpisanie tego listu, który jak gdyby warunkował zapewnienie wszechstronnej współpracy, pozwoliło na to, że na naszym terenie powstaje, bo te prace trwają, jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowej kwoty, będziemy mogli tę inwestycję zakończyć i całkowicie rozliczyć. I tutaj w głównej mierze będą prowadzone świadczenia, te, o których już powiedziałam, bo gro tego projektu jest przeznaczone właśnie na udzielanie świadczeń, na prowadzenie całej działalności medycznej, jak również na wynagrodzenia dla psychoterapeutów. Wszelkie zmiany, które w tej chwili też są podejmowane, idą w kierunku rozwoju tego trójstopniowego modelu opieki, a więc w 3 poziomach referencyjnych. Pierwszy poziom, czyli środowiskowa opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna. Drugi poziom to środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. I trzeci poziom, ten najwyższy, to oddziały psychiatryczne przy wysokospecjalistycznych ośrodkach całodobowej opieki psychiatrycznej, a więc między innymi szpital w Warcie i szpital psychiatryczny w Łodzi. Zmiany też, które Państwo podejmowaliście w statutach tych obydwu jednostek, świadczą o tym, że idziemy w kierunku właśnie i zreformowania samej psychiatrii, rozwoju psychiatrii poprzez przeznaczanie i pozyskiwanie bardzo wysokich kwot na wydatki inwestycyjne, którym no, samodzielnie te szpitale pewnie by nie były w stanie sprostać. I przede wszystkim też odstąpienia od takiej stygmatyzacji dzieci i młodzieży, a więc psychiatrii w kierunku tego, żeby odbywała się ona w środowisku lokalnym, żeby nie były to takie ściśle zamknięte oddziały, które no nie do końca też pewnie właściwą rolę sprawują, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jednostek, nie tylko nasze jednostki mają łóżka obserwacyjno-diagnostyczne czy łóżka psychiatryczne w naszych szpitalach, bo oprócz Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi, oprócz szpitala w Warcie,
również są łóżka w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Ale rzeczywiście gro tej opieki w ramach oddziałów, w ramach psychiatrii dla dzieci i młodzieży skupia się w naszych placówkach, w tych dwóch placówkach i stąd też wszystkie działania, żeby i wzmacniać rozwój, jak również dostosowywać warunki do jak najlepszego udzielania świadczeń. To na razie tyle, co w kwestii odpowiedzi. Jeżeli będą jeszcze pytania, to postaram się dalej odpowiadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Iwona Lewandowska. Bardzo dziękuję za możliwość dalszej rozmowy w tym zakresie. Ja chciałam wrócić do Centrum Rehabilitacji i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, dlatego że ta inwestycja wydaje mi się inwestycją dość niepewną. I chciałabym z całym szacunkiem dla wypowiedzi pani dyrektor Amrozik, dziękuję za to, że pani przedstawiła kolejny raz problematykę leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży, ale mimo wszystko nie uzyskałam żadnego zapewnienia, że ta inwestycja dojdzie do skutku. Chciałabym poprosić pana marszałka Adamczyka, aby w tej sprawie zajął bardziej zobowiązujące stanowisko, aby powiedział nam i zobowiązał się do tego, że poczyni wszelkie starania, aby to Centrum Rehabilitacji i Psychoterapii Po-COVID-owej powstało. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan marszałek Piotr Adamczyk, panią radną proszę o wyłączenie mikrofonu. Dziękuję bardzo. Pan marszałek Piotr Adamczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, myślę, że wszystkie dotychczasowe działania, które zarząd podjął w tej kadencji, poprzednich tego nie zauważyłem, ale w tej kadencji na pewno tak, świadczą o tym, jak bardzo zwracamy uwagę na tę gałąź medycyny, mówię tutaj oczywiście o psychiatrii, psychologii. A więc te środki, o których pani dyrektor przed chwilą mówiła, o tych milionach, które pozyskaliśmy z środków rządowych, ze środków Unii Europejskiej, no, same świadczą za siebie. Ja nie wiem, o czym mamy jeszcze tutaj zaświadczać, kiedy jasno chyba wszystko wskazuje na to, że zarówno stronie samorządowej, jak i stronie rządowej niezwykle zależy na rozwoju psychiatrii, na reformie również tej psychiatrii, ale na tym, żeby w naszym mieście bądź w naszym województwie ta psychiatria się rozwijała. Więc nie wiem, czy Państwo chcecie wyważać otwarte drzwi, ale wszystko wskazuje na to, że te centra, no one powstają i będą one tworzone. I każdy z nas dokłada starań i będzie dokładał starań. To, czy firma wykonująca się zgłosi, czy będą chętni, no to już nie jest ode mnie zależne. Ja nie jestem w stanie zapewnić tego, że w jakimś konkretnym, kolejnym przetargu firma się zgłosi bądź nie. No tego pani radna, będąc odpowiedzialną osobą, nie jestem w stanie zapewnić. Natomiast myślę, że logika nakazuje dostrzec, że my robiliśmy do tej pory i będziemy robili wszystko, żeby ta psychiatria była nowoczesna, była dostępna i również strona rządowa, poczynając oczywiście od ministrów również na wojewodzie, również widzi konieczność rozwoju w naszym województwie tejże psychiatrii, w tym psychiatrii dziecięcej. Tutaj jest uszczegółowienie też, bo na tą psychiatrię zwłaszcza pozyskaliśmy te środki. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Proszę bardzo, pani radna Iwona Lewandowska ad vocem w tym punkcie. Proszę bardzo. Tak, chciałabym, panie marszałku, tutaj powiedzieć, że ja rozumiem zadowolenie z tego, że jesteśmy wśród dwa podmioty z województwa łódzkiego znalazły się wśród 31 w kraju, które uzyskały dofinansowanie, ale to nie jest dofinansowanie, tylko to jest, proszę Państwa, plan.
który został złożony, nie do realizacji. Wykonawcy nie zostali wyłonieni z prostej przyczyny, bo trudno zrealizować inwestycje od miesiąca października do miesiąca grudnia, co jest oczywiste. Ja nalegam na to i chciałabym tutaj uzyskać zapewnienie, że Państwo w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia podejmiecie, czy podjęliście wszelkie starania ku temu, aby te pieniądze zostały przekazane jako wydatki niewygaszające do końca tego roku. Co Państwo w tej kwestii zrobiliście tak, aby ta inwestycja mogła zostać wykonana? Sama rozmowa i sama dyskusja na ten temat, że to są, traktujecie Państwo ten temat poważnie, no jest, powiedziałabym, delikatnie zbyt lakonicznym dla mnie, zbyt lakoniczną dla mnie informacją. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Państwo dyrektorzy i pan skarbnik odpowiadają na wcześniej zadane przez państwa radnych pytania. Proszę bardzo, skarbnik województwa łódzkiego, pan Michał Miasek. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli chodzi o dług województwa łódzkiego z tytułu emisji obligacji czy też zaciągniętych kredytów, to rozpoczynaliśmy 2021 rok z kwotą 333 milionów złotych. W trakcie tego roku spłaciliśmy 43 miliony złotych. Na koniec roku dług ten będzie wynosił, już zejdziemy poniżej 300 milionów złotych, 290 milionów złotych. No i tylko przypominam, że nie zaciągamy w tym roku nowego długu, a więc no jest to bardzo korzystna sytuacja. Jeżeli chodzi o dokapitalizowanie spółki Inwestycje Medyczne, w tym roku została ona dokapitalizowana w czerwcu kwotą 12 milionów 157 tysięcy złotych. Przy planie nieco przekraczającym 29 milionów złotych, no takie ostateczne dokapitalizowanie planowane jest zgodnie z umową wsparcia, o ile się nie mylę, w grudniu. Mam nadzieję, że niepełna ta kwota zostanie wykorzystana, to biorąc pod uwagę zapisy umowy wsparcia, może się okazać, że to nasze wsparcie nie będzie potrzebne w pełnej wysokości wynikającej z harmonogramu, ale no zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani dyrektor Katarzyna Maciołek, odpowiedzi na pytanie zadane kilkanaście minut wcześniej przez panią radną Edytę Strumian. Proszę bardzo, pani dyrektor. Witam serdecznie. Szanowni państwo, celem przesunięć w planie budżetowym środków na poszczególne zadania niewątpliwie są sprawy związane z jego celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem. Dlatego też realizując zadanie dotyczące telefonu wsparcia dla seniorów, podjęte zostały działania promocyjne, które na chwilę obecną są w mojej ocenie wystarczające. O nich powiem za sekundę, natomiast w zupełności wyczerpują one środki finansowe, które na ten cel zostały poniesione. Dalsze wydatkowanie takich środków byłoby nieracjonalne, patrząc na zapisy ustawy o finansach publicznych. W dalszym ciągu będziemy promować to zadanie, ale poprzez współpracę międzyinstytucjonalną i te plakaty czy ulotki, które do tej pory zamówiliśmy i wystarczą nam na ten rok budżetowy. W uzupełnieniu informacji, którą przedstawiłam na komisji, pragnę przedstawić dokładne dane liczbowe. Drogą zarówno elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną wystąpiliśmy z informacją do 177 urzędów gmin województwa łódzkiego. 177 ośrodków pomocy społecznej. Znalazły się również 44 środowiskowe domy pomocy, 35 organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi, w tym również były to uniwersytety trzeciego wieku. Skierowaliśmy również informacje do 56 domów pomocy społecznej, 24 powiatowych centrów pomocy rodzinie, i dalej będziemy taką akcję ponawiać. Jeśli chodzi oczywiście o stronę internetową, posty zamieszczane, jest to na bieżąco realizowane przez RCPS. Skierowaliśmy również akcje w postaci spotów telewizyjnych. Wyszło nam aż 186 emisji, które były emitowane 5 razy dziennie w okresie czerwiec-lipiec, czyli tam, gdzie to wzmożenie i pomoc w postaci porad była największa. Udostępniliśmy również cyklicznie program w społecznym labiryncie, gdzie poruszana jest ta tematyka dla osób starszych. Reklamy łódzkiej kolei aglomeracyjnej na
198 ekranach w 34 jednostkach, również realizacja w miesiącach czerwiec, sierpień. Promocja podczas okręgowego zlotu seniorów była prowadzona przez pracowników RCPS-u. Promocja podczas wojewódzkich obchodów Dnia Seniora, podczas pikników rodzinnych, w których braliśmy intensywnie udział, jak również podczas realizowanych szkoleń z różnej tematyki kierowanej do seniorów, zdrowego stylu życia, prawidłowych nawyków żywienia, jak również problematyki onkologicznej razem we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego. Audycje radiowe w Radiu Wiktoria, 16 spotów reklamowych, 16 zapowiedzi, wydruk 5000 ulotek i 100000 plakatów. No w mojej ocenie naprawdę wyczerpuje promocję tego zadania. I kwota środków, którą wnioskuję o przesunięcie, uważam, że jest racjonalna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan dyrektor Artur Michalak. Proszę bardzo. Zwracam się do pana radnego Arkadiusza Gajewskiego. Zgodnie z regulaminem zabierał pan głos 3 razy w tym punkcie, aby był porządek w prowadzonych przeze mnie obradach. W tym punkcie bardzo mi przykro, panu radnemu więcej głosu nie udzielę. Proszę bardzo, pan dyrektor Artur Michalak. Bardzo serdecznie dziękuję pani przewodnicząca, panie marszałku, wysoka rado, szanowni państwo. Odpowiadając na pytanie pierwsze, jak słusznie pani radna Anna Rabiega zauważyła, nie ma przesunięć w kontekście tłumu projektu Perła Romańskiego Szlaku Ziemi Łęczyckiej, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Ja mam przed sobą aneks do umowy z 27 października 2020 roku. I tutaj w paragrafie pierwszym jest napisane, że projekt zostanie zakończony 30 grudnia 2021 roku. W związku z czym 3,5 miliona, które mieliśmy zapisane w budżecie na tę inwestycję, realizowane zadania są zgodnie z planem i te 3,5 miliona w tegorocznym budżecie zostaną wydatkowane i nie ma takiej potrzeby, aby przenosić środki na rok następny. Co do informacji, którą przygotowujemy dla pani radnej Iwony Lewandowskiej dotyczącej wykazu słuchaczy w poszczególnych szkołach i przełożenia tej liczby na przesunięcia budżetowe, między innymi na przesunięcia budżetowe, aczkolwiek dodam, że ta subwencja jeszcze wzrośnie. Przekażemy te informacje, tak jak obiecałem, na komisji najpóźniej do piątku i oczywiście też wyślemy informacje mailowo, bądź jak będzie pani sobie życzyć, pocztą pani radnej Annie Radnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Dziękuję pani przewodniczącej. Pani przewodnicząca, panie marszałku, wysoki sejmiku. Ja w świetle odpowiedzi, które padły na moje i koleżanek oraz kolegów pytania, chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, zgadzam się absolutnie z panem skarbnikiem, że obecny przyrost podatku CIT jest wynikiem pewnego rodzaju anomalii wynikającej z dotowania gospodarki, która to anomalia oczywiście jest cenna i warto się z niej cieszyć, ale na pewno nie ma charakteru strukturalnego i nie ma charakteru stałego, co z kolei powoduje, że sytuacja, w której na przykład w Łodzi Polski Ład i jego rozwiązania podatkowe zabierają 32 miliony złotych, a miasto Łódź dostaje 70 milionów złotych w ramach rekompensaty, to jest, jak to słusznie powiedziała jedna z pań radnych dzisiaj, zamiana pensji na premię, czy też nagrodę, to jest zupełnie inna sytuacja i myślę, że nie jest ona dobra. Pieniądze powinny zostawać jak najbliżej mieszkańców, powinny być wydawane przez samorząd, a nie przez rząd, który bawi się w Janosika, niestety. Druga sprawa jest taka, że chciałbym odnieść się do wypowiedzi pana dyrektora Zarządu Nieruchomości odnośnie tego, jak to kiepskie nieruchomości mu się trafiły, jak niedobrze udaje mu się je sprzedawać. No, wymienił pan, panie dyrektorze, jedną z nieruchomości, którą
Z względu na moje koleje rodzinne w historii w miarę dobrze znam, bo Gdańska to jest ulica bardzo bliska Zamkowej, która jest właśnie remontowana, czy właśnie rewitalizowana w Pabianicach. I jestem bardzo odmiennego zdania od pana dyrektora odnośnie tego, jak sprzedają się tego typu nieruchomości. Zwłaszcza skądinąd wiem, że jeden z członków mojej rodziny dalej na Zamkowej nieruchomość sprzedawał. Ona nie była w genialnym stanie, a chętnie się znaleźli. Więc moim zdaniem niestety to nie jest czynnik obiektywny, tylko brak państwa aktywności w tym zakresie. 17 milionów złotych to bardzo duża kwota. Mogła być wykorzystana właśnie na górce teraz, bo teraz ewidentnie wartości nieruchomości są wyższe. W przyszłości może być tak, jeśli się okaże, że banka mieszkaniowa czy banka nieruchomościowa padnie, co się oczywiście może zdarzyć, że już nigdy takiego typu pieniędzy nie będziemy w stanie z tych nieruchomości uzyskać, zwłaszcza, że one trwają w kiepskim stanie, bo to się zgadza z panem dyrektorem, że część z nich jest, wymaga pewnej interwencji. Im dłużej stoi niewykorzystana, tym bardziej traci na wartości. Jeśli chodzi o kwestie połączeń z Toruniem kolejowych. Otóż przekazano mi propozycję i chciałbym, żeby pan dyrektor się do niej odniósł, jeśli to jest możliwe, z której wynika, że jest taki pociąg, który jest realizowany przez województwo kujawsko-pomorskie pod nazwą Haller i on łączy Toruń z Kutnem, jeśli dobrze rozumiem. I pytanie jest takie, czy nie ma takiej możliwości, ewentualnie dlaczego nie ma takiej możliwości, aby to połączenie z tego Szkutna przeprowadzić do Łodzi. Ten kierunek jest ważny, wywołuje emocje. Myślę, że warto byłoby się zastanowić nad tym, aby ułatwić mieszkańcom naszego regionu podróż w tamtym właśnie kierunku. Jeśli chodzi o kwestie związane z inwestycją psychiatryczną, czyli inwestycją w szpital w psychiatryczny w Łodzi, to uważam ją za absolutnie kluczową. Zgadzam się absolutnie z tym, że czy jestem zwiedziem takim, że temat psychiatrii, zwłaszcza dzieci i młodzieży, ale nie tylko, jest pewnego rodzaju wymaga po prostu ogromnych inwestycji. Według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie ten temat, skala tego problemu się rozwijała i myślę, że musimy tutaj reagować. Z naszego punktu widzenia macie Państwo pełne wsparcie w tym zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i w ogóle psychiatria i psychologia wymaga wsparcia. I chciałbym się jeszcze odnieść na koniec, Pani Przewodnicząca, do z jednej strony zupełnie niezrozumiałego, niesamowitego dla mnie przekonania pani dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, że 200 osób przez 4 miesiące to jest świetne wykorzystanie telefonów wsparcia dla seniorów. Uważam, że bynajmniej tak nie jest, to jest żenująca wprost liczba. Uważam również, że stwierdzenie, że skoro pani dyrektor nie ma pomysłów i nie chce pracować nad szerszą promocją, czy skuteczniejszą promocją tego telefonu, najlepiej oddać te pieniądze do budżetu. Z mojego punktu widzenia akurat ta tematyka jest absolutnie studnią bez dna. Może to dać wszystkie pieniądze i dziwię się, że tych pieniędzy pani dyrektor nie chce wydawać. Ale chciałbym się jednak odnieść, bo nie dotyczy mnie to osobiście, ale zachowanie pani dyrektor podczas posiedzenia Komisji Zdrowia dzisiaj w stosunku do pani przewodniczącej Wędrowskiej uważam za absolutnie skandaliczne. Nie może być tak, że dyrektor przekrzykuje przewodniczącą komisji, próbuje się z nią kłócić, ani dyskutować, bo dyskusja oczywiście jest niezbędna. Nikt z nas nie ma monopolu na wiedzę, wcale nie twierdzę, że jak radny powie coś, to należy się z nim zawsze zgadzać, ale obowiązują pewne formy i pewien szacunek do ludzi, którzy zostali wybrani przez mieszkańców naszego regionu, w przeciwieństwie do dyrektorów w tym urzędzie i w jednostkach jemu podległych. I mam nadzieję, pani przewodnicząca, że zostaną z tego wyciągnięte konsekwencje, bo takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, one nie licują z powagą sejmiku i po prostu są absolutnie niedopuszczalne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Każdemu z nas może się przytrafić różna sytuacja w życiu, różnie się możemy zachować. Jak sądzę, pani dyrektor tę sprawę wyjaśni z panią przewodniczącą. Szanowni Państwo, ani ja, ani Państwo nie jesteśmy pracodawcami. Uważam, że ani ja, ani pan radny nie jest w stanie tak naprawdę ocenić pracy pani dyrektor. Nie sądzę, żebyśmy byli osobami uprawnionymi do tego, żeby wydawać osąd o pracy osobie, która pod nas nie podlega, której pracy nie obserwujemy, z którą nie pracujemy na co dzień. Co się zaś tyczy telefonu, o którym żeśmy rozmawiali, szanowni państwo, na komisji dosyć długo, ja nie uważam, żeby 200 osób to było mało. Ja powtórzę to, co powiedziałam na komisji. Żadne działania nic nie dadzą. Oczywiście, że one są ważne i bardzo dobrze, że one są i że one się odbywają, ale nikt ludzi nie zmusi do tego, żeby wykonywali telefony. I też pragnę, żebyście państwo mieli na uwadze to, że oczywiście jest gro seniorów, którzy są bardzo samotnymi osobami i do takich ludzi musimy trafić i wszyscy musimy trafić, niezależnie od tego, czy wykonujemy mandat społeczny, czy jesteśmy radnymi, czy jesteśmy kierownikami instytucji, które się zajmują tą tematyką, ale pragnę, żebyście państwo też pamiętali o tym, że nasi seniorzy mają rodziny i rodziny naprawdę o swoich seniorów w generalnej większości bardzo dbają, więc być może to również należałoby wziąć pod uwagę w ostatecznym formułowaniu wniosków. Proszę bardzo, pan marszałek Zbigniew Ziobro. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Państwo przewodniczący, panie marszałku, szanowni radni, drodzy państwo, cieszy niezmiernie, ale w sposób refleksyjny głos pana radnego Bugajskiego, bo rzeczywiście rozmawiamy o kwestiach bardzo ważnych. Telefon dla seniorów, w ramach których to działań może ta grupa wiekowa, bardzo ważna grupa w skali mieszkańców naszego województwa, mieć udzielone wsparcie w zakresie adekwatnym do potrzeb, to bardzo cenne działanie. Padła tutaj ilość porad, 200 porad, gdy przełożymy to na ilość minut wzajemnej rozmowy osoby, która uznała, że potrzebuje wsparcia, wykonała połączenie telefoniczne i przez kilkadziesiąt minut rozmawiała, na przykład z psychologiem, po to, żeby wzmocnić własną kondycję psychiczną, co jest potrzebne wszystkim, a szczególnie tak ważnej grupie wiekowej, jaką są seniorzy. To nie jest mało. Proszę o próbę takiej właśnie interpretacji tego zagadnienia. Przed chwilą usłyszeliśmy z ust pani dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej informację szczegółową, o którą prosił również pan radny w czasie komisji. Padły tutaj stwierdzenia precyzyjne co do ilości nakładu sił i środków po to, by promować tę niezmiernie cenną, jak przypuszczam, podziela pan również to, ten pogląd, niezmiernie cenną ideę. Dlatego też moja ocena tej sytuacji jest nieco inna, a może znacząco inna niż pańska. Uważam, że te działania są adekwatne w stosunku do potrzeb. Jeśli chodzi o oddziaływanie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w tym zakresie, a dokładniej samorządu województwa, ono jest adekwatne w stosunku do potrzeb. Natomiast propozycja moja będzie następująca również do pana. Pamiętam, kiedy promował pan, z czym się zgadzam oczywiście, akcję szczepień. Mówiliśmy na komisjach, na sesji Sejmiku Województwa również o tym, by promować szczepienia. Ja zachęcam, by wszyscy radni, jeśli czujecie państwo taką potrzebę, tu patrzę również w kierunku pana przewodniczącego Bugajskiego, promujmy również bez nakładu wielkich sił i środków taką ideę, że seniorzy w naszym województwie mają możliwość uzyskania takiego właśnie wsparcia, werbalnego wsparcia, bo tego oczekują. Natomiast jest mi przykro, że w tym przypadku, w tej sytuacji dopuścił się pan pośrednio w sposób
nieco zawoalowany, ale jednak ukierunkowany ataku na dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. No, atakowanie kobiety nie mieści się w kategoriach męskiego honoru. No, przykro obserwować tę sytuację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski, ad vocem w tym punkcie. Proszę bardzo, panie radny. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Powiem w ten sposób. Dziwię się, że pan marszałek nie odnosi się do tego, w jaki sposób dzisiaj została zaatakowana pani przewodnicząca Wędrowska. I uważa pan, że takie zachowanie wymaga, czy nie wymaga reakcji. Z mojego punktu widzenia obrona kobiety przed nieuzasadnionym atakiem, przed zachowaniem niegodnym, mieści się absolutnie w... punkcie nie ma absolutnie rozmowy na ten temat. Ja ale jedno zdanie jeśli mogę. I obrona kobiety mieści się absolutnie w moim pojęciu honoru, dlatego też zachowałem się, jak się zachowałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypominam panu, że naprzeciwko siebie były dwie kobiety. Pan skarbnik, proszę bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan skarbnik. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, umknęło mi jeszcze pytanie dotyczące spadku kosztów obsługi długu. Przepraszam, no gdzieś to w ferworze dzisiejszej sesji mi umknęło. Szanowni państwo, jest to ewidentnie związane z obniżką stóp procentowych, którą mamy, czyli niskimi stopami procentowymi, którymi mieliśmy do czynienia w roku bieżącym. My szacując te, czy planując budżet i obsługę długu, w zeszłym roku przyjęliśmy stawkę WIBOR na poziomie 1,5%, może nieco zbyt wysoko, ale żeby była ona bezpieczna. Natomiast w takim kulminacyjnym momencie, czyli w momencie, kiedy stawki były najniższe, ta stawka WIBOR wynosiła w bieżącym roku nawet 0,24%. W związku z tym w skali całego roku powstały nam takie oszczędności. Ja osobiście bardzo się cieszę, że akurat w tej pozycji wykonanie jest no, znacznie niższe niż planowaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Do pana dyrektora infrastruktury, pana dyrektora Rafała Jóźwiaka, bardzo uprzejmie proszę, żeby pan dyrektor wziął do serca prośby pani radnej Bożeny Ziemniewicz, ponieważ wszystkim nam na sercu leży dobro naszego województwa i jego równomierny rozwój. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 5.3. To jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa łódzkiego. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Rozwoju Regionalnego, Gospodarki, Bezpieczeństwa, Nauki, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 6. To jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2020-2021. Temat ten został wstępnie omówiony na Komisji Kultury, Edukacji i Sportu, ale bardzo proszę pana dyrektora o zaprezentowanie tegoż tematu. Proszę bardzo, pan dyrektor Artur Michalak. Bardzo serdecznie dziękuję, pani przewodnicząca, panie marszałku, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jesteśmy ustawowo zobligowani do przekazania państwu do ostatniego dnia października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Państwo macie przekazane dosyć szczegółowe informacje, które zostały przygotowane przez Wydział Edukacji. Niemniej jednak pozwoliliśmy sobie przygotować taką skrótową prezentację najważniejszych informacji. Jeśli pani przewodnicząca i państwo radni się zgodzą, to ja chętnie tę prezentację przygotuję. Poprosiłbym o planszę, a jeśli są głosy sprzeciwu, to już zamknę. Panie dyrektorze, bardzo proszę o prezentację. Myślę, że zwróciłam się z otwartym komunikatem, który jest oczywiście zrozumiały. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Czekam na tę prezentację. O, już się powoli pojawia. Poproszę o planszę numer 1. I tutaj na planszy macie państwo przed sobą 61 placówek, które leżą w jurysdykcji Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście są to szkoły, centra i zespoły, biblioteki pedagogiczne z 18 filiami oraz ośrodki
doskonalenia nauczycieli. Ja przypomnę, że w tych 61 placówkach pracuje 287 nauczycieli, 76 pracowników pionu administracyjnego i 77 pracowników obsługi. Poproszę o kolejną planszę. Na tej planszy macie Państwo informację, ile słuchaczy zarówno w formie szkolnej, jak i w formie KKZ-ów, czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych, brało udział w roku szkolnym 2020-2021. I tutaj w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej mieliśmy 770 słuchaczy, natomiast na 33 kursach kwalifikacyjnych uczyło się 1145 osób. Warto też dodać, że w lutym mieliśmy kolejny nabór na KKZ-y. Zgłosiło się na niego 179 słuchaczy oraz na szkolne kierunki kształcenia, co razem daje 272 osoby. W sumie w roku szkolnym w naszych zajęciach, w zajęciach prowadzonych przez nasze placówki edukacyjne wzięło udział 2187 słuchaczy. Jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, ono, poproszę o kolejną planszę, ono się przedstawiało w sposób następujący. Tutaj na czoło wybija się Szkoła Nowoczesnych Technologii w Łodzi, gdzie dyrekcja prowadzi 25 kierunków kształcenia. To jest rzeczywiście najwięcej. Jeśli chodzi o najciekawsze zawody, to tam można zdobyć szlify, między innymi technika realizacji nagrań, czy nagrań radiowych, czy telewizyjnych. W pozostałych szkołach mamy analogicznie mniej tych słuchaczy. Na 151 słuchaczy Szkoły Techniki Dentystycznej mamy 3 kierunki, w CKU w Łodzi mamy 13 tych kierunków, w Sieradzu mamy kierunków 8 i 224 słuchaczy, w Łowiczu mamy 250 słuchaczy na 10 kierunkach, między innymi podologa, florystę, a nawet krawca. Jeśli chodzi o Tomaszów Mazowiecki, tam mamy 8 kierunków, między innymi technik rolnik, czy też higienistka stomatologiczna. Co do Piotrkowa, tutaj mamy 102 słuchaczy na 5 kierunkach, między innymi na kierunku opiekun medyczny, tak bardzo teraz potrzebny. I ostatni zespół szkół to zespół szkół w Zgierzu i tutaj na 7 kierunkach kształci się 161 słuchaczy, między innymi na kierunku florysta, czy też technik THP. Poproszę o drugą planszę, kolejną planszę. Tutaj mamy zdawalność egzaminów zewnętrznych. Na pierwszym miejscu wybija się tutaj zespół szkół w Tomaszowie Mazowieckim. Drugie miejsce to zespół szkół w Łowiczu i ex aequo trzecie to Piotrków Trybunalski i Zgierz. Co do zdawalności w kraju, ona się przejawia w liczbach procentowych, konkretnie 75,1, natomiast ta zdawalność wojewódzka to 79,2%. Warto też zwrócić uwagę, poproszę o kolejną planszę, na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej i środków krajowych. I to jest absolutnie rekordowy rok. Tu bardzo serdecznie dziękujemy z tego miejsca dyrektorom, którzy napisali poprawnie wnioski i 7 naszych placówek pozyskało pieniądze na chociażby nowoczesne pracownie, na jakieś akademie kulinarne, nie na jakieś, na akademie kulinarne, tudzież na nowe kierunki, ponad 7,5 miliona, a dokładnie 7 624 898 zł. Jeśli chodzi o realizację projektów wspierających uczniów szkół zawodowych, to doskonale Państwu znany program Zawodowcy w Łódzkiem, który jest realizowany w trzeciej edycji do końca tego roku na kwotę 5 milionów 610 tysięcy. Tutaj też przypomnę, że 1500 uczniów otrzymało stypendium w wysokości 3000 zł.
w nowym roku, już dokładnie za dwa dni rozpocznie się nowy nabór na Ligę Zawodowców i tutaj też liczymy na duże zainteresowanie. Co do projektów edukacyjnych realizowanych przez WODN i Biblioteki Pedagogiczne we współpracy z Departamentem Kultury, to mamy takie trzy najważniejsze. Projekt Łódzkie Gra w Szachy, gdzie obecnie tworzone są w szkołach i przedszkolach naszego województwa kółka szachowe. Wiosną wykształciliśmy 180 nauczycieli z 90 szkół i teraz ci nauczyciele zawiązują te kółka, jak mówiłem, i uczą dzieci gry w szachy, a niebawem zostanie zamknięty nowy nabór dla nauczycieli. Serdecznie polecamy też ten program. Konkurs Żołnierze Wyklęci, upamiętniający Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to ponad 200 prac, które spłynęło do nas. Natomiast nowy konkurs to konkurs Książka Mówi, gdzie 24 szkoły przygotowywały prace dotyczące Jana Pawła II, bo przypomnę, ubiegły rok był właśnie Ojcu Świętemu poświęcony. Co do grantów ośrodka, poprosimy o kolejne slajdy. Co do grantów Ośrodka Rozwoju Edukacji, to tutaj też absolutne podziękowania dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli. Pozyskali oni 514 tysięcy właśnie na rozwój nauki zdalnej. I tutaj pomniejsze kwoty, ale również zacny program prowadzony przez Ministerstwo Kultury. Chodzi oczywiście o Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i w tym programie wzięły wszystkie nasze jednostki, które mogły aplikować ośrodki. Za te pieniądze zostały zakupione książki, e-booki. Biblioteki nasze wzbogaciły się przede wszystkim o literaturę piękną. I jeden z ostatnich slajdów, finansowanie zadań oświatowych, utrzymanie bieżącej jednostek w minionym roku szkolnym to 35 milionów 560 tysięcy złotych, dochody szkół i placówek niemal 1 000 000 zł, natomiast subwencja oświatowa dla województwa wynosiła 28 837 447 zł. Warto wspomnieć, że na wynagrodzenia osobowe Urząd Marszałkowski przeznaczył w roku ubiegłym 27 253 106 zł. Gro też kwot, które przekazaliśmy naszym placówkom, przeznaczone było na zakup środków dydaktycznych. Przypomnę, w tym roku była, w poprzednim roku szkolnym była to kwota 459 tysięcy, a w roku 2019 na przykład kwota 331 tysięcy. Wzrosły też wydatki rzeczowe, takie jak sprzątanie, wywóz nieczystości, badania lekarskie, delegacje nauczycieli. W tym roku, w poprzednim roku szkolnym przeznaczyliśmy na tego typu rzeczy 2 443 tysiące złotych. Jeszcze tutaj taki poproszę o slajd, który szczegółowo uwypukla strukturę wydatków na konkretne szkoły. Jeśli chodzi o bursy i internat, to te wydatki na przykład w odniesieniu do roku 2019 były ponad 100 tysięcy większe. Jeśli chodzi o Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, to wydatkowaliśmy na ten cel 8 377 tysięcy, a w roku 2019 8 280 000. Łączne utrzymanie bieżące to 35 560 tysięcy, natomiast w roku 2019 34 653 tysiące. I już ostatni slajd, nadzór pedagogiczny sprawowany przez łódzkiego kuratora oświaty. Przeprowadzono 9 kontroli doraźnych, dotyczyły one dyrektorów, były dwa zalecenia
Jedno dotyczyło Piotrkowa Trybunalskiego i doposażenia pracowni zawodowej, która już, to zalecenie już zostało wykonane, i drugie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Tutaj pani dyrektor została zobowiązana do przekazywania wniosków z nadzoru pedagogicznego Radzie Pedagogicznej. My jako departament przeprowadziliśmy kontrolę zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w nowoczesnych technologiach. Tutaj kontroli, zaleceń kontrolnych nie było. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i poproszę o pytanie. Bardzo panie dyrektorze, czy ktoś z państwa radnych ma pytania do przedstawionej informacji? Proszę bardzo, pani radna Anna Rabiega. Dziękuję bardzo serdecznie pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja mam takie pytanie. Z tego materiału, który pan panie dyrektorze przedstawił, który otrzymaliśmy, wynika, że i tutaj nawet w trakcie prezentacji pan nadmienił, średnia zdawalność, a więc uzyskiwanie kwalifikacji w kraju wynosi około 70%, więc średnia rzeczywiście jest realizowana przez nasze placówki. Czy państwo badali, jaka jest przyczyna, że no bardzo dobra szkoła, prawda, no, nowoczesnych technologii w Łodzi osiągnęła, tutaj słuchacze osiągnęli tylko 55% słuchaczy osiągnęło kwalifikacje. To jest jedno moje pytanie. A drugie pytanie to jest właściwie połączone. Czy państwo wprowadzając nowe zawody, bo z tego co pan również stwierdził, wprowadzono nowe zawody. Czy na jakiej podstawie, na podstawie jakich analiz są wprowadzane nowe zawody? I jeszcze jedno pytanie. Czy państwo prowadzą badania w kierunku tego, jak realizowane są, jaka jest droga naszych absolwentów? Czy nasi absolwenci po prostu uzyskują pracę w określonych zawodach, w których w naszych szkołach te kwalifikacje zdobywają? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan dyrektor, proszę odpowiedzieć pani radnej na pytania. Bardzo serdecznie dziękuję pani przewodnicząca, panie marszałku, Wysoka Rado. Jeśli chodzi o zdawalność egzaminów zewnętrznych i szkołę nowoczesnych technologii, to rzeczywiście ten wskaźnik jest w porównaniu z innymi szkołami niższy, ale to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, tam są bardzo trudne kierunki, między innymi mechatroniki. Tutaj zdawalność oscylowała na poziomie 17%. Jeśli chodzi na przykład o egzamin technika BHP, tutaj 5 osób przystąpiło do tego egzaminu. Niestety nikt go nie zdał. Myślę, że tutaj nie zawiniła kadra ani metody ich nauczania, ale przede wszystkim głównym winowajcą to ta nauka zdalna tych trudnych przedmiotów. My oczywiście mamy taki szczegółowy wykaz tych przedmiotów, które są tam prowadzone, i procentową zdawalność. Jeśli pani będzie chciała nad tym się pochylić, to też oczywiście możemy ten materiał pani radnej przekazać. Co do drugiego pytania, to oczywiście my dyrektorzy w kontakcie będąc zarówno i z Powiatowym Urzędem Pracy, i z Wojewódzkim Urzędem Pracy, i z opinią Rady otrzymujemy zapotrzebowanie na poszczególne kierunki, tak jak na przykład mówiłem na komisji wcześniej i teraz podczas prezentacji, gdzie w Łowiczu będziemy kształcić podologów, to na podstawie tych opracowań dyrektorzy występują do nas z zapotrzebowaniem na tego typu kształcenie. Oczywiście my też prosimy dyrektorów, żeby wcześniej zorientowali się w swoim regionie i policzyli osoby, które chętne byłyby przystąpić do nauki na tymże kierunku. Jeżeli dyrektorzy mają około 20 takich zgłoszeń, to przygotowujemy jako Departament Kultury zarządowi taką uchwałę i panowie marszałkowie wyrażają zgodę na utworzenie tego nowego kierunku. I trzecie pytanie co do kształcenia zawodowego.
My jako Departament Kultury oczywiście i szkoły mają podpisane porozumienia współpracy z różnymi firmami, na przykład z firmą Heringi. Oczywiście tam nasi słuchacze w trakcie zajęć już przychodzą i poznają skomplikowaną technologię produkcji, a potem po ukończeniu tego kursu są tak naprawdę z dnia na dzień zatrudniani, bo o to troszczą się łódzkie i nie tylko łódzkie zakłady pracy, żeby pozyskiwać tę kadrę, i my z takimi firmami współpracujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, pani radna Anna. Ale chodziło mi o to, panie dyrektorze, w których zawodach i jaki procent absolwentów uzyskuje pracę, tak? Czy żebyśmy mieli pełną wiedzę, które kierunki można rozszerzać, które należy rozwijać, a z którymi może należy się pożegnać. Bardzo konkretnie, czyli nie wiem, chcę tutaj na przykład, wymieniona jest higienistka stomatologiczna. Czy pan byłby w stanie określić, jaki procent absolwentów, przeważnie absolwentek, prawda, które uzyskały u nas kwalifikacje, pracuje w tym zawodzie? Czy państwo badają drogę zawodową absolwenta? To jest bardzo trudne, ja wiem, ale jednak czasami można na przykład taką, podczas na przykład nawet uroczystości rozdawania dyplomów, można prosić o uzyskanie zgody na to, by później w jakimś czasie pytać o to, w jakim zawodzie dana osoba pracuje. Czy ten zawód jest zbieżny z osiągniętymi w naszych szkołach kwalifikacjami, bo to naprawdę pomaga w rozwoju naszych szkół. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan dyrektor. Tak jak pani radna zauważyła, takie badanie jest bardzo trudne. To są osoby dorosłe, które z reguły kończą i już później nie utrzymują kontaktu z placówką. Natomiast to, czy kierunek dany cieszy się odpowiednim zainteresowaniem, który powoduje to, że w następnym roku nie mamy prawa narzekać na frekwencje na określonych kierunkach i na KKZ-ach, to właśnie kontynuowanie tych kierunków, o których też pani radna wspomniała, bo przecież higienistka stomatologiczna, a nawet teraz duże zapotrzebowanie na florystów, tudzież osoby kształcące się właśnie w dziedzinie informatycznym, mechatronicznym. To są rzeczywiście kierunki, które no są bardzo, bardzo oblegane przez młodych ludzi, aczkolwiek, tak jak mówimy, no już dorosłych, i my tutaj no nie mamy takich szczegółowych badań, które no pewnie zadowoliłyby panią. My próbowaliśmy takie rzeczy robić, ale no niestety też zderzaliśmy się z niechęcią. Nie chciano nas informować. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan marszałek Zbigniew Zięba. Dziękuję bardzo. Krótka odpowiedź. Bardzo cenny głos pani radnej Anny Rabiegi. Zdecydowanie tak. Mówimy tutaj o śledzeniu losów absolwentów. Tak. To w tym przypadku nie jest realizowane wprost. Nie mamy takich narzędzi, nie mamy takiej delegacji też ustawowej. Natomiast prawda jest oczywista. To rynek w większości weryfikuje. Jeśli są to kierunki, które są atrakcyjnymi na rynku pracy, one zyskują akceptację no, potencjalnych słuchaczy i te kierunki są uruchamiane. Natomiast jeśli byłyby to propozycje ze strony naszych szkół kierunków, po których nie ma zatrudnienia w zawodzie, to ta naturalna jakby selekcja tutaj występuje w taki właśnie sposób, ale rzeczywiście po to, by móc realizować jeszcze bardziej efektywnie te zadania, takie informacje byłyby przydatne i będziemy je pozyskiwać, natomiast nie robimy tego wprost. Tutaj
Współpraca chociażby z IBE, Instytutem Badań Edukacyjnych, daje pewne możliwości i taki obszar realizujemy. Natomiast jeśli oczekuje Pani szczegółowej odpowiedzi, to myślę, że Pan Dyrektor wspólnie z Departamentem i aparatem administracyjnym będzie starał się pozyskać i odpowiedzieć Pani na to pytanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6.1. To jest informacji dotyczącej aktualnej sytuacji o stanie służby ochrony zdrowia w związku z COVID-19 w województwie łódzkim. Proszę bardzo, pan marszałek Piotr Adamczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, sytuacja, w której jesteśmy, rzeczywiście przypomina sytuację sprzed wcześniejszych fal, które rozwijały się, mówię zwłaszcza o drugiej, trzeciej, które rozwijały się dość dynamicznie. Nie będę chciał tutaj podczas tej naszego punktu przypominać całości przygotowań, które zrealizowaliśmy od tamtego roku w ramach, myślę, że dzisiaj ponad 200 milionów złotych, można mówić o zaangażowaniu takim środków, zarówno środków unijnych, jak i budżetu państwa, jak i w końcu środków własnych. Powiem tylko tyle, że w międzyczasie tak zwanym od ostatniego naszej rozmowy na ten temat na sesji cały czas kontynuujemy zakupy zarówno sprzętowe jeszcze z końcówki programu, który realizowaliśmy. Jeszcze są do kupienia rentgen na przykład cyfrowy do szpitala w Bełchatowie, również fumigatory do szpitala w Ogiewnikach, czy też USG do szpitala w Zgierzu, ale również rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, włączyliśmy do tego naszego programu olbrzymią, większą liczbę szpitali, które były zaangażowane, miały decyzję wojewody do tego, żeby stworzyć łóżka na przynajmniej drugim poziomie, to znaczy obserwacyjno-zakaźnym bądź specjalistycznym, i te szpitale weszły do programu, miały w zależności od ilości łóżek przyznaną pulę pieniędzy i kontynuujemy te zakupy, mam na myśli tutaj środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki, fartuchy, kombinezony, gogle. I w związku z tym ten sprzęt jest zakupowany i jest na etapie przekazywania do szpitali. I to tak gwoli przypomnienia tego, co było. Również gwoli przypomnienia, w naszym województwie na koniec ubiegłego roku, to jest na 31 grudnia 2020 roku, funkcjonowało 12 620 łóżek, z czego samorząd województwa miał 46%, to jest niecałe 6 tysięcy łóżek w szpitalach. Uniwersytet Medyczny miał około 13%, 1600 przeszło łóżek. Szpital Ministerstwa Zdrowia 855, to jest 7%. NZOZ-y to jest 21% łóżek, 2618. Samorządy powiatowe, gminne, około 13% łóżek, 1643. Nie znamy niestety łóżek ilości w szpitalu MSWiA. Sytuacja z dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o zachorowalność i również sytuacja, jeżeli chodzi o śmiertelność, przedstawia się następująco. W naszym województwie zmarli ponad 5055 osób, przybyło tutaj 12 osób zmarłych. Zakażonych do tej pory było przeszło 184 tysiące. Zwiększa się widoczny trend w tej mierze zakażonych. Dzisiaj przybyło 351 kolejnych osób. Hospitalizowanych na terenie całego województwa jest obecnie 337 pacjentów, a objętych izolacją 2137 osób, a kwarantanną 10329 osób. Jeżeli chodzi o wykonane szczepienia,
to w tej mierze wykonane było już ponad 2,5 miliona szczepień. Dziennie przybywa osób szczepień, które są wykonywane, około od 2 tysięcy do ponad 5 tysięcy dawek. Pełne zaszczepienie już możemy mówić w naszym województwie o niespełna 1 200 000 osób. Sytuacja jest, tak jak wspomniałem na samym początku, dość dynamiczna. Przez długi okres czasu wydawało się, że jest spokojnie, i mam na myśli tutaj zwłaszcza miesiące wakacyjne. I w tych miesiącach była dość silna kampania informująca, zachęcająca do szczepień, przedstawiająca prognozy również Ministerstwa Zdrowia, że będziemy mieli do czynienia z czwartą falą. Również w lipcu powstała strategia reorganizacji łóżek szpitalnych dla pacjentów z COVID-19, która została podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie, kiedy to poziom obłożenia łóżek obserwacyjnych, poziom obserwacyjno-zakaźnych jest na poziomie około 260-270 łóżek, to wówczas ilość łóżek na pierwszym poziomie będzie około 238 na pierwszym, 375 na drugim poziomie. Kiedy ten poziom pacjentów, obłożenia łóżek przekroczy powyżej 270 pacjentów, zostaje ten poziom powiększony o 273 łóżka izolacyjne. I właśnie w dniu 23 października zostały wydane decyzje obowiązujące od 29 października do tego, że będą rozwinięte kolejne łóżka. Ogółem będzie 843 łóżka. W placówkach, przy czym na pierwszym poziomie będzie 242, a 601 będzie to poziom drugi, w tym 62 na Ojcze. 566 łóżek będzie w ramach tych 843 w placówkach podległych sejmikowi województwa łódzkiego, co stanowi ponad 67% wszystkich łóżek covidowych w naszym województwie. 209 to będą w placówkach powiatowych, 53 w trzech szpitalach uniwersyteckich, 7 w szpitalu MSWiA i również 8 w Centrum Zdrowia Matki Polki. W naszych szpitalach obecnie przebywa, naszych, czyli marszałkowskich szpitalach, przebywa obecnie około 277 pacjentów, którzy są, przebywają na łóżkach dedykowanych do drugiego poziomu, czyli do łóżek, na łóżkach obserwacyjno-zakaźnych. Oczywiście jest pula cały czas dostępna łóżek pierwszego poziomu. To jest takie łóżka, które służą do tego, żeby zbadać osobę, czy jest zakażona, czy nie. I w przypadku, kiedy jest, nie jest zakażona wirusem SARS-CoV-2, to może ta osoba pójść i być leczona na chorobę, do której, z którą się zgłosiła do szpitala. W przypadku, gdyby się okazało, że jest jednak zakażona, no to wówczas będzie kierowana do szpitala, czy też na łóżko, które jest na drugim poziomie, czyli obserwacyjno-zakaźnym. Nie wiem, czy tutaj jeszcze Państwo jakąś szczegółowszą informację przedstawiać. Myślę, że jeżeli Państwo macie pytania, to bardzo bym poprosił. Chcę powiedzieć, że jeśli byśmy mówili o trzecim etapie, jeszcze może tylko kilka słów na ten temat powiem, to w przypadku obłożenia powyżej 1000 łóżek planuje się również kolejne rozwinięcie łóżek.
do wartości 426, pierwszy poziom, o 1622 łóżka obserwacyjne zakaźne, drugi poziom, a więc będzie kolejny musiał być plan na to, żeby, czy plan jest, natomiast kolejne rozwinięcie łóżek. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jesteśmy w województwie w znacznym stopniu już zaszczepieni, przy czym niestety nie możemy już mówić o tym, że mamy tak zwaną odporność zbiorową. Więc myślę, że cały czas wszędzie, gdzie jest tylko taka możliwość, gdzie Państwo jesteście w mediach, na jakichś spotkaniach publicznych, warto mówić i zachęcać do tego, żeby jednak osoby się zaszczepiły. Myślę, że tutaj zwłaszcza osoby młodsze warto zachęcać, gdyż do tej pory no było takie przekonanie, które było również w mediach dość często omawiane, że osoby młodsze albo w ogóle nie chorują, albo chorują bardzo lekko i wydaje się, że jest to grupa docelowa, którą powinniśmy szczególnie zachęcić i przekonać do tego, żeby zaszczepiła się. Oczywiście nie mówię o pojedynczych przypadkach, tylko o zbiorowości pewnej, którą obserwuję, a wydaje mi się, że seniorzy chętniej korzystali do tej pory z szczepień dostępnych w naszych placówkach, na terenie naszego województwa. No cóż, myślę, że to taka pokrótce informacja, którą mam do przekazania. Jeżeli będą pytania, oczywiście będziemy odpowiadać. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Dziękuję serdecznie pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, panie marszałku. Szanowni państwo radni, no rzeczywiście niestety wygląda na to, że zbliżamy się do kolejnej fali koronawirusa. Dziękuję panu marszałkowi Adamczykowi za przedstawienie tej informacji. Ja mam kilka pytań uzupełniających, chociaż na część z nich, po tym jak już sobie zapisałem, pan marszałek był łaskaw odpowiedzieć. Po pierwsze, chciałem się dowiedzieć, bo dostałem informację na temat sytuacji z ratownikami medycznymi, tylko ona była, jest troszeczkę nieaktualna, w sensie takiej, że mówimy o początku października. Chciałem się dowiedzieć, czy został rozwiązany temat ratowników medycznych, którzy chcieli składać wypowiedzenia w naszej stacji ratownictwa medycznego. Czy ten temat już, jakby to powiedzieć, jest załatwiony ostatecznie, no bo kiepsko byłoby, gdyby się okazało, że mamy problem z obsadą karetek, kiedy będą one najbardziej potrzebne. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, czy jest pan marszałek w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile, patrząc na doświadczenia z poprzedniej fali, jak wygląda stopień zaopatrzenia naszych placówek w materiały ochronne różnego rodzaju, czyli na ile po tamtych doświadczeniach, oczywiście jest ekstrapolacja, bo to jasne jest, prawda, tych środków nam wystarczy, czy jesteśmy tutaj gotowi. Trzecie pytanie, które mam, jest o udział, czy też procentowy stosunek niezaszczepionych i zaszczepionych w naszych szpitalach, w szczególności czy naszych wojewódzkich, w szczególności na oddziałach intensywnej terapii. Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jesteście Państwo w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Myślę, że taka odpowiedź sama w sobie jest promocją szczepień, więc jeśli macie takie dane, byłbym bardzo zobowiązany, aby zostało one teraz przekazane. I ostatnie pytanie w tym momencie. Chciałem się dowiedzieć, czy macie Państwo jakiś pomysł na intensyfikację promocji szczepień, zwłaszcza w tych grupach, o których pan marszałek mówił. Zgadzam się absolutnie, przynajmniej z tego, co czytam, że te ostatnie warianty są znacznie bardziej zjadliwe wśród młodych ludzi i warto by jednak zwalczać od nich przekonanie, że są nieśmiertelni. Ja oczywiście stale razem ze swoim klubem i nieustająco deklaruję wsparcie w jakichkolwiek działaniach promocyjnych, które Urząd Marszałkowski będzie chciał w tym zakresie wykonywać. Jak pan marszałek doskonale wie,
Ja się nie wstydziłem przyznać, bardzo szybko razem ze swoim klubem jesteśmy zaszczepieni i uważam, że to ważne. W związku z tym, jak mówimy A, mówimy też B. Możecie Państwo liczyć tutaj na nasze wsparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, Pani Dyrektor Magdalena Mrozik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, postaram się odpowiedzieć na pytania Pana Radnego. Zacznę od odpowiedzi na pytanie dotyczące ratownictwa medycznego. Na chwilę obecną nie ma problemów i nie spodziewamy się, żeby w stacji ratownictwa medycznego, a więc u głównego dysponenta, były problemy z obsadą karetek. Na chwilę obecną 100% karetek wyjechało w teren, mówiąc kolokwialnie. Dodatkowo kwota, cały czas są robione nowe angaże, jeżeli chodzi o przeliczenie po nowej wycenie dobokaretki przez Agencję Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji. To punkt pierwszy. Punkt drugi, 21 września zostało zawarte porozumienie pomiędzy ratownikami z Zespołu Ratownictwa Medycznego a Ministerstwem Zdrowia, gdzie Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych zobowiązał się do zaprzestania akcji protestacyjnej z dniem podpisania porozumienia, więc w Łodzi, jeżeli chodzi, tak jeszcze raz podkreślę, o naszego głównego dysponenta, o Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego, w myśl tego nie widzimy protestów czy zwolnień lekarskich bądź też wypowiedzeń umowy. Informacja, którą Pan Radny otrzymał, była to informacja sporządzona według stanu na dzień przed Komisją Zdrowia, stąd też te dane dotyczą miesiąca września, dlatego że nie zdążyliśmy po prostu tego omówić na poprzedniej Komisji Zdrowia. To tak gwoli jeszcze wyjaśnienia i ścisłości co do danych na tamten moment. Drugie pytanie, czy wystarczy środków ochrony indywidualnej? Tak jak już powiedział Pan Marszałek, w ramach tego zwiększonego projektu na przyszło 55 milionów złotych dla 35 placówek z terenu naszego województwa od dłuższego czasu w sposób nieprzerwany właśnie w trakcie tej czwartej fali są przekazywane środki. Dodatkowo jeszcze szpitale otrzymują bezpośrednio z ramienia wojewody i z Agencji Rezerw, więc nikt nam nie zgłasza problemów, jeżeli chodzi o zagwarantowanie dla personelu medycznego środków ochrony indywidualnej. Bardzo gro materiałów ochronnych już kupiliśmy, natomiast jesteśmy jeszcze w trakcie procesu zakupowego, bo też dzielimy po prostu partiami. Biorąc pod uwagę to, jak te artykuły, to zabezpieczenie po prostu nam cyklicznie schodzi, tak też partiami dokonujemy zakupów i tak też podpisujemy umowy z kontrahentami. Zostało nam jeszcze do zakupienia i wydawania dalszego i kombinezony, i fartuchy, i maseczki FFP2, FFP3, rękawice nitrylowe, natomiast bardzo dużo już zostało wydane. Do chwili obecnej przeszło 44 miliony sztuk różnego asortymentu. I to jest właśnie to, co zrobiliśmy w ramach czwartej fali. Jeżeli chodzi o procent zaszczepionych, głównie w oddziałach intensywnej terapii, to docierają do nas sygnały, że medycy są bardzo skłonni i szczepią się już trzecią dawką. Natomiast proszę wybaczyć, szczepienia są dobrowolne. My nie mamy nawet prawa pozyskiwać informacji, czy ktoś się zaszczepił, a jeżeli nie, to dlaczego. No tutaj ta dobrowolność wskazuje na to, że każdy ma prawo wyboru. Natomiast
Ten, kto jest w pełni przekonany i w pełni świadomy samego zagrożenia związanego z konsekwencjami, z przebiegiem choroby, na pewno takiego szczepienia dokonał i również nie odmówi też tej dawki trzeciej. My w dalszym ciągu jesteśmy przodownikiem, jeżeli chodzi o wyszczepialność w naszych placówkach. Tak jak Państwu mówiłam na poprzedniej sesji, tutaj ta wartość nie ulega zmianie. Co tydzień w granicach od 12 do 15% osób zaszczepionych z ogółu tych zgłaszających się z województwa jest realizowana w naszych placówkach. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania. Jeżeli nie, to za chwilkę będę uzupełniała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Marcin Bukajski. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym jednak dopytać o te pomysły na promocję szczepień, zwłaszcza wśród tych grup, które są niezaszczepione. Ja osobiście mogę zadeklarować, że jak tylko okaże się, że jak tylko będzie możliwość prawna, aby mój rocznik się szczepił trzecią dawką, jestem gotowy zrobić to publicznie i myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem takich radnych, którzy również to zrobią. Wydaje mi się, że trzeba walczyć o każdego zaszczepionego człowieka, bo to zmniejszenie ryzyka dla naszego systemu, obciążenia dla tego systemu i ryzyka dla zdrowia i życia tych ludzi, którzy są zaszczepieni, tych, którzy z różnych względów, na przykład źle przyjmują szczepienia, nie są w stanie uzyskać odporności i osoby niezaszczepione po prostu grożą im śmiercią. Dziękuję. Bardzo proszę, bardzo pan marszałek Piotr Adamczyk. Szanowny panie radny, no oczywiście postawa chwalebna, jeżeli chodzi o szczepienia, o chęć szczepień, o promocję szczepień. Myślę, że jednak należy dostrzec, że informacje, zachęty do szczepień znajdują się w bardzo wielu miejscach, na plakatach, na billboardach, w telewizji, w radiu, we wszelkich środkach masowego przekazu, w internecie, więc tutaj oczywiście rząd stanął na wysokości zadania bardzo wysoko i ta informacja jest powszechna, trudno mówić, że gdziekolwiek jej nie ma. Jeżeli chodzi o włączenie się do promowania, oczywiście można to robić za dobrowolnym, podkreślę to słowo, dobrowolnym swoim przykładem, ale można to mówić oczywiście tak, jak wspomniałem, ja na przykład będąc na wszelkich inauguracjach roku akademickiego w różnych uczelniach, za każdym razem, kiedy miałem taką możliwość przemawiania, zachęcałem grono, które było obecnie na sali albo też połączone było przez internet z tą uczelnią, zachęcałem do tego, żeby zaszczepić się, żeby właśnie środowisko akademickie mogło być bezpieczne, bo przecież zależy nam wszystkim na tym, żeby móc uczęszczać do uczelni, żeby spotykać się, żeby nie było przy tym właśnie rozwoju epidemii. A więc zachęcam tutaj do kreatywności pana radnego. We wszelkich miejscach, gdziekolwiek pan jest, a jest pan osobą publiczną, jest pan osobą medialną, jest pan obecny w różnych mediach i chciałbym tutaj zaapelować do pana, żeby pan wykorzystał tą sytuację, niezależnie o czym pan w telewizji mówi, czasami pan krytykuje oczywiście bardzo czyjeś postępowanie, to może warto by było taką wypowiedź zakończyć, zachęcając naszych mieszkańców, czy to województwa, czy to nawet samej Łodzi, do zaszczepienia się i myślę, że to będzie najlepsza promocja, jaką pan może zrobić dla naszych mieszkańców. I myślę, że każdego radnego, który jest liderem swojego własnego środowiska, warto zachęcić do tego, żeby takowe działania podjął. I to jest, myślę, moja odpowiedź, jeśli chodzi o promocję. Już oczywiście nie mówię, jeżeli pan ma tutaj jakieś możliwości na jakieś periodyki wpłynąć, żeby tam też była jakaś informacja o tym, to proszę bardzo, być może w Łodzi, być może przez Urząd Marszałkowski, przez gazetę,
którą wydaje, być może też warto taką informację przekazać. Bardzo, panie marszałku. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Szanowni państwo, po raz kolejny przypominam, wszystko chwalebnie i bardzo dobrze. Natomiast punkt ten dotyczy informacji aktualnej o stanie służb ochrony zdrowia w związku z COVID-19. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Ad vocem obiecuję panu marszałkowi, że będę naśladował Katona Starszego w kwestii mojej wypowiedzi na temat szczepień w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Nie widzę więcej pytań do przedstawionej informacji. Przechodzimy zatem do punktu 7. To jest informacja marszałka województwa łódzkiego o działalności zarządu województwa w okresie między sesjami oraz informacja o pracach sejmiku województwa łódzkiego w okresie między sesjami. Proszę bardzo, pan marszałek Grzegorz Schreiber. Proszę bardzo, panie marszałku. Pani przewodnicząca, szanowni panie i panowie radni. W związku z tym, że wydarzenia te nastąpiły w ostatnich godzinach, może dniach najdalej, nie zdążyłem zamieścić tej informacji w informacji marszałka, tą, którą państwo cyklicznie otrzymujecie. Stąd też uznałem za ważne, abym w ramach tego uzupełnienia przekazał tę informację państwu w formie wypowiedzi. Jak państwo wiecie, dzięki i tego się nie bójmy, państwo radni, wszyscy razem powiedzieć, dzięki bardzo dobremu programowi rządu Mateusza Morawieckiego, że dzięki temu, że taki projekt się pojawił w przestrzeni dostępny dla wszystkich samorządów, dzięki temu, że znalazły się na to środki i dzięki temu, że wypełniliśmy dobrze wniosek, udało się uzyskać niebagatelną kwotę 94 milionów złotych dla samorządu województwa łódzkiego. To w sumie dwa projekty, jednak można powiedzieć, że są one połączone jedną myślą. To likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, to jest ten cel, który od początku był niezwykle dla nas, jak państwo wiecie, istotny, na który wielokrotnie żeśmy wspierali, pokazywali, jak można i co można jeszcze zrobić, bo można jeszcze dużo zrobić, ale to, że uzyskaliśmy dzisiaj te 94 miliony złotych, to niesłychany zastrzyk, który nam te działania znakomicie poprawi. To możliwość przede wszystkim poprawienia stanu dróg wojewódzkich i to jest taki projekt generalnie, który uważałem, że warto, aby on dotknął całego województwa, abyśmy nie w jednym miejscu, nie zrobili jednej inwestycji, pewnie ważnej, ciekawej, ale jednak żebyśmy te środki, które z budżetu państwa otrzymamy, żeby można było nimi dotrzeć do praktycznie, no nie wiem, że wszystkich, pewnie nigdy tego się nie uda, ale do dużej części mieszkańców naszego, żeby duża część mieszkańców naszego województwa odczuła to działanie, żeby rzeczywiście te środki były zauważalne w takiej skali nie jednego projektu, ale całego naszego regionu. Stąd też projekt dotyczący likwidacji wykluczenia komunikacyjnego z jednej strony to remont 150 kilometrów dróg w województwie. Z drugiej strony, aby jeszcze lepiej połączyć to, co robimy na kolei z naszym programem autobusowym, abyśmy po zakupie taboru autobusowego mogli jeszcze sprawniej to działanie prowadzić. To zakup 20 autobusów hybrydowych, którym będziemy mogli zarządzać. To jest powrót do tego, co niestety, muszę to powiedzieć, rządy, to mówię w skali kraju teraz, bo to była taka procedura, która doprowadziła za czasów rządów Platformy Obywatelskiej do likwidacji w zasadzie wszystkich spółek przewozowych
które istniały na terenie Polski, no w zasadzie w zdecydowanej większości, bo tam zawsze możemy podać jakiś przykład jakiegoś PKS-u, który gdzieś jeszcze przetrwał w takim kształcie samorządowym, bo pod tą nazwą dzisiaj mamy kilka firm, ale one są już sprywatyzowane dawno. Dlatego ten moment, ta sytuacja, która doprowadziła do niesłychanych utrudnień komunikacyjnych wielu, wielu ludzi, wielu, wielu mieszkańców, dzisiaj ma szansę, mamy szansę, żeby to krok po kroku naprawiać. I to jest tak naprawdę pierwszy ruch, jeżeli chodzi o zakup tego sprzętu. Dokonujemy tego zakupu niejako pilotażowo, dzięki środkom budżetu państwa. Jeżeli nam ta sytuacja zda egzamin, jeżeli uda nam się w ten sposób realizować nasze cele, to myślę, że będziemy ją kontynuować, będziemy ją rozszerzać, tę bazę, ten nasz tabor autobusowy zdecydowanie postaramy się zwiększyć. Jest wiele miejsc, do których pociąg nie dojedzie, ale dzięki pomocy właśnie linii autobusowych będziemy mogli taką komunikację wesprzeć. No i jak powiedziałem, do tego jeszcze program tych 150 kilometrów poprawy tych remontów, 150 dróg w naszym województwie, dróg wojewódzkich, które niektóre są naprawdę w bardzo opłakanym stanie, które wymagają bardzo szybkich działań, bo my oczywiście prowadzimy normalne inwestycyjne działania na drogach wojewódzkich, ale to jest takie działanie, które ma nam poprawić na dzisiaj w krótkim czasie możliwość rzeczywiście bezpiecznego, spokojnego przemieszczania się naszych mieszkańców po województwie. Stąd z dużą radością komunikuję Państwu to, iż te 94 miliony złotych trafi do naszego województwa. Oczywiście będę musiał prosić Państwa o możliwość dokonania wkładu własnego. To jest co prawda, nie jest on, myślę, niemożliwy do udźwignięcia, zwłaszcza przy tak dobrej sytuacji finansowej, jaką skarbnik nam przedstawił w tej części finansowej. I myślę, że jest to po prostu też znakomite, dobre działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, dzięki któremu te środki trafiają do województwa. Nie ma żadnych w tym zakresie. I na pewno jest to zasługa, tak jak tu Państwo powiedzieliście, tych kół zamachowych, które ratowały pandemię. No ale przecież taki był zamysł tego, co zrobiliśmy, żeby z jednej strony ratować firmy przed pandemią, ale z drugiej strony, żeby one udało się im utrzymać na rynku i dawały one kolejne zadania, środki do budżetów naszych choćby samorządów. Ja myślę, że te dochody z CIT-u to jest jednak, jakbyśmy na to spojrzeli, tendencja w miarę trwała. Ona się nie pojawiła w tym roku. To jest jednak zwiększone przynajmniej od momentu, kiedy i myślę, że chyba co najmniej rok jeszcze czy dwa przed naszym tutaj, przed zmianą władzy w województwie łódzkim, to już była ta tendencja jakoś widoczna. To była też efekt działań rządu. Myśmy to też odczuli. Myśmy nie mieliśmy sytuacji dołka. Był króciutki okres, tylko o czym skarbnik mówił na początku pandemii, gdzie rzeczywiście wyłączone firmy no, w tym miesięcznym raporcie pokazywały zmniejszone dochody z CIT-u do nas, ale potem to się wszystko odbiło znakomicie i potrafili. I mamy w tej chwili taką sytuację, która nam chyba bez problemu pozwoli choćby na tego typu działanie, o którym w tej chwili powiedziałem, na jednak również zminimalizowanie długu, który no, w dość znaczącym stopniu był, czy musiał być do pewnego momentu brany pod uwagę przez państwa radnych. Stąd też taka tylko informacja na koniec, że będę prosił prawdopodobnie na, nie wiem w jaki sposób ta najbliższa sesja i kiedy ona się odbędzie, ale będę chciał, żeby to w miarę możliwości móc przeprowadzić tego typu działanie i jak najszybciej uruchomić możliwości pozyskania, a następnie już przeprowadzenia inwestycji, ponieważ 6 miesięcy od daty wygenerowania wstępnej promesy, którą województwo otrzyma,
trzeba rozpocząć procedurę zakupową, stąd ta prośba, którą się do Państwa zwrócę. I wówczas myślę, że będzie to dobry moment, żeby powiedzieć dokładnie o tych projektach, już takim, żebyście Państwo widzieli, jak to ma generalnie wyglądać. Dzisiaj mówię to w zakresie bardzo ogólnej informacji, którą jak najszybciej starałem się Państwu przekazać, jak powiadam, jako uzupełnienie tego co sesyjnego mojego pisemnego wystąpienia, które do Państwa adresuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca, dziękuję Państwu Radnym. Myślę, że możemy z tego cieszyć się wspólnie, ponad podziałami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Jak zapewne Pan Marszałek, mieszkańcy województwa i wszyscy radni Sejmiku Województwa Łódzkiego od dłuższego czasu obserwujemy nasze wystąpienia. Mówię nie bez kozary nasze wystąpienia, czyli wszystkich Państwa radnych, łącznie z radnymi Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości. Jednak we wszystkich naszych wystąpieniach to wykluczenie czy przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu bez przerwy się przebija, bez przerwy o tym mówimy i myślę, że z jednakową sumiennością, starannością pochylamy się nad tym problemem. Panie Marszałku, serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8, to jest interpelacje i zapytania. Jak Państwo doskonale wiecie, interpelacje i zapytania składa się na piśmie zgodnie z naszym regulaminem i oczywiście odpowiedź jest udzielana w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. W punkcie 9 wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, Pani Radna Bożena Ziemniewicz. Dziękuję serdecznie. To nie jest wniosek. Chciałam tylko przypomnieć, że od jutra trwa Europejskie Forum Gospodarcze. Warto chyba o tym pamiętać. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa radnych do uczestniczenia w panelach, bo jest całe mnóstwo bardzo ciekawych paneli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Radna. Oczywiście wszyscy Państwo radni otrzymali zaproszenie od Pana Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Grzegorza Schreibera. Przyłączam się do apelu i prośby Pani Radnej. Oczywiście warto brać udział w forum. Szanowni Państwo, czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? W punkcie 10 komunikaty. Najbliższa sesja Województwa Łódzkiego zaplanowana jest na dzień 30 listopada 2021 roku. Oczywiście, gdyby jakieś zmiany miały nastąpić, zostaniecie Państwo radni odpowiednio wcześniej poinformowani. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11. To jest głosowania korespondencyjnego projektów uchwał od punktu 5.1 do punktu 5.3. Mamy w tej chwili godzinę 15.28. Zarządzam głosowanie do godziny 16. O godzinie 16 podam Państwu radnym wyniki. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa radnych o przystąpienie do głosowania.
Podaję wyniki głosowania. Jest godzina 16:01. Panie dyrektorze, poproszę. W punkcie, który to mamy, 5.1 w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury za projektem uchwały zagłosowało 31 radnych, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Sejmiku Województwa Łódzkiego. W punkcie 5.2 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach RPO województwa łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego 2014-2020. Zadań realizowanych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa łódzkiego na 2021 rok. Za projektem uchwały zawartym w druku 5.2 zagłosowało 21 radnych, przeciw było radnych 11. Projekt uchwały zawarty w druku 5.2 uzyskał pozytywną opinię Sejmiku Województwa Łódzkiego. I w druku 5.3 mamy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa łódzkiego. Za projektem uchwały zagłosowało 21 radnych, 11 radnych było przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały zawarty w druku 5.3 uzyskał pozytywną opinię Sejmiku Województwa Łódzkiego. Szanowni Państwo Radni, tym oto sposobem wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Zamykam 38. sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego i życzę wszystkim Państwu Radnym przede wszystkim dużo zdrowia, unikania zagrożenia covidowego i grypowego, bo zdaje się, że mamy sezon grypowy. Wszystkiego dobrego wszystkim Państwu Radnym. Zdrowia, do zobaczenia na kolejnej sesji.